Po pierwsze, porozumienie, zawieszenie broni. To nie oznacza kapitulacji. To oznacza klasyczne zawieszenie broni. Na jakiś czas, być może do odwołania, po prostu przestajemy się bić. Protest wyszedłby w oczach opinii publicznej na przedkładanie własnych interesów politycznych ponad zagrożenia, którym jesteśmy wszyscy poddani. Więc teraz nic, moim zdaniem, nic prostszego, tylko odwrócić ten szantaż i powiedzieć głośno tak, żeby wszyscy Polacy usłyszeli. Panie Kaczyński, podzielimy z panem odpowiedzialność za całą tę bryndzę, która nam wszystkim spadnie na głowy. A. Konstytucyjny stan nadzwyczajny. B. Skutkiem tego zostaną odroczone wybory i zostanie ogłoszone moratorium na wszelkie istotne ustrojowe zmiany w Polsce, łącznie ze zmianami w Sądzie Najwyższym. I wreszcie C. Że potwierdzicie konstytucyjne i zawarte we wszystkich ustawach o stanach nadzwyczajnych, tych, które w Polsce obowiązują, a z których nie korzystacie, pełne gwarancje odszkodowawcze dla wszystkich obywateli, którzy poniosą straty w walce z epidemią. Ten trzeci argument, ja myślę sobie, że jest dosyć mocny. My rzeczywiście w tym gronie możemy sobie powiedzieć, my przywiązujemy olbrzymią wagę do zasad konstytucyjnych, ale jak wytłumaczyć komuś, kto był na umowie zleceniu, który był na śmieciówce, stracił pracę, nie ma szans na jakiekolwiek wynagrodzenie, jak jemu wytłumaczyć, który nie daj Boże jeszcze ma kogoś chorego, zarażonego koronawirusem, jak mu wytłumaczyć, że on nie uzyska pomocy ze strony rządzących czy klasy politycznej tylko dlatego, że my uważamy, że pewne działania no, nie są zgodne z konstytucją. Jak mu to wytłumaczyć? Bardzo prosto. W konstytucji w ustawie z 2002 roku jest napisane, że jemu się nie należą zasiłki w wysokości 80 albo 40%, tylko pełne odszkodowanie za straty. Za tydzień, za dwa, za trzy, kiedy ludzie zaczną masowo umierać, nikt w Polsce, mówię o obywatelach, nie będzie cenił konstytucyjnych wartości i nie będzie miał świadomości, że właśnie konstytucja tych wartości chroni. Po co dyskutować tarczę antykryzysową? Ja tego nie rozumiem. Jest ustawa o stanie klęski żywiołowej, która gwarantuje każdemu pełne odszkodowania przed sądem. Szukajmy rozwiązań racjonalnych. Zagwarantowanie ludziom, że w okresie mają za ten okres pokryte 100% wszystkich strat, jest po prostu nierealne. Największym problemem tutaj jest to, że opozycja, powiedziałbym tak, niezwykle ostrożnie podchodzi do udzielania społeczeństwu pomocy w tej sytuacji. No, jest konsens wśród sensownych ekonomistów na świecie, że to nie jest moment na liczenie pieniędzy. Sposób, w jaki opozycja działa, nie jest odpowiedzialny. Dlatego, że ja rozumiem, że się musimy wznieść ponad podziały, ale nie możemy się wznieść ponad rozsądek i ponad prawo. W związku z tym do opozycji również należy to, aby zapytać, dlaczego te środki prawne, które już istnieją, pan minister czy pan premier twierdzi, że są niewystarczające. Restrykcjami są objęci wszyscy, pewnie zupełnie niepotrzebnymi w tę siłą rzeczy. Dzisiaj informacja, jaką uzyskałem od jednego z lekarzy, którzy zajmują się tymi kwestiami teraz zawodowo, powiedział mi, że w Polsce nie mamy tak zwanych właśnie tych szybkich testów przesiewowych. Czesi je kupili obecnie od Chińczyków. No nie można mieć tego i tego, to znaczy nie można ograniczać praw i wolności obywatelskich, a jednocześnie organizować wyborów, dlatego że one istnieją tylko i wyłącznie w kontekście wolności i praw obywatelskich. No niedopuszczalna jest sytuacja, w której ktoś zwołuje wybory i oczekuje, że będzie prowadzona kampania wyborcza, po czym zakazuje spotkań powyżej dwóch osób. To jest nie tylko nielogiczne, ale dalece niemoralne i na pewno jest nadużycie praw człowieka, za co Polska na pewno będzie pociągnięta do odpowiedzialności. Dzień dobry i dobry wieczór. Jacek Rakowiecki, Obywatele News. 26 marca, czwartek. Muszę powiedzieć, jeden z najdziwniejszych dni, nie tylko w tym roku. Wydaje mi się, że chyba w moim życiu nawet, choć nie było wcale takie krótkie i uczestniczyłem albo byłem świadkiem w bardzo wielu rzeczach, które w Polsce się w ciągu ostatniego półwiecza działy. Dziś obraduje dziwny Sejm na sali plenarnej 41 posłów, a cała reszta rozsiana po 11 innych salach.
Ten Sejm ma podobno przyjąć zasadę, że od tej pory nie będzie już Sejmem obradującym na ulicy Wiejskiej w Warszawie, tylko będzie się ze sobą kontaktował przez internet za pomocą haseł. Tak się będą odbywały głosowania w sprawach, które są śmiertelnie poważne dla nas wszystkich. Dla mnie, dla ciebie, dla pana i dla pana Wojciecha Kinasiewicza, który jest moim gościem, a jest gościem, ponieważ dzisiaj również na ulicach Warszawy demonstrowali nielicznie, ale w sposób widoczny, bo ulice Warszawy są puste, tak jak w większości polskich miast, obywatele RP byli w trzech miejscach. Byli na Marszałkowskiej przy Rotundzie, gdzie dziękowali lekarzom i służbie zdrowia. Byli pod Sejmem z hasłem "Żądamy politycznego rozejmu w walce z epidemią" i byli wreszcie na Nowogrodzkiej, słynnej, żeby nie powiedzieć osławionej ulicy pod siedzibą PiS, gdzie mieli bardzo najbardziej lakoniczny transparent "Pull up, idioto". Wojtek, o co chodzi? Dlaczego to zrobiliście? Przede wszystkim dzień dobry, dobry wieczór. No jesteśmy, jak powiedziałeś, w dramatycznej sytuacji. W takich okolicznościach, w jakich znajdujemy się, żaden rząd, bez względu na to, czy jest dobrym rządem, czy jest słabym rządem, jak ten rząd, sam sobie nie poradzi. Po prostu nie ma żadnych szans. W takiej sytuacji potrzebna jest współpraca naprawdę wszystkich ze wszystkimi. Potrzebne jest polityczne zawieszenie broni. Po to, żeby było pełne zrozumienie, po to, żeby można było instytucjom państwowym no przynajmniej na jakiś czas zaufać. Te instytucje państwa, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, czyli większość parlamentarna oraz rząd, prezydent, przez ostatnie 4 lata powtarzali, że jest wspaniale i cudownie. I dobrze im się rządziło w tym stanie rzeczy. Natomiast nie mieli żadnej szansy, żadnej, zmierzyć się z żadną sytuacją kryzysową. W związku z powyższym nie mają żadnego doświadczenia. A co dalej idzie, a co za tym idzie? Ja jestem jednym z 38 milionów obywateli tego kraju. Ja tej władzy po prostu za grosz nie wierzę. Przepraszam, przerwę ci, bo równocześnie mamy chyba do czynienia z dużą mobilizacją opinii publicznej, tych w pewnym sensie umownie mówiąc 38 milionów Polaków, gdzie na przykład jeżeli ludzie organizują nawzajem pomoc sobie, tak? Sobie, ale też niestety potwornie niedomagającej, niedoinwestowanej służbie zdrowia pomagają. Nikt nie pyta o poglądy polityczne, prawda? Jeżeli są zrzutki, jeżeli są różne tego typu rzeczy. Tu już coś się zaczęło dziać, natomiast nie dzieje się wyżej. Z takim postulatem dzisiaj wystąpiliśmy, łamiąc zupełnie świadomie obowiązujący zakaz organizacji zgromadzeń. Ale też przepraszam przerwę, bo jednak zrobiliście to rozsądnie, to znaczy nie było was wielu, utrzymywaliście dystans, mieliście maseczki na twarzach, prawda? Tak, zachowaliśmy wszelkie środki zalecane bezpieczeństwa. Na ulicy staliśmy w odległości dużo większej niż zalecane 2 metry. Wszyscy mieliśmy maski, wszyscy mieliśmy rękawiczki. No tak już jako anegdotę mogę powiedzieć, że teraz trzeba było policjantów uprzedzać o tym, żeby się nie zbliżali do nas. Mówię o tym, że zrobiliśmy to z pełną świadomością, również ze świadomością ewentualnego poniesienia konsekwencji prawnych z tego tytułu, a przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Zrobiliśmy to dlatego, że sytuacja jest na tyle trudna, że uznaliśmy, że musimy to zrobić po prostu. Opozycja niestety przy całym zaangażowaniu, jakie w tej chwili obserwujemy, przy głosowaniu tej pierwszej specustawy koronawirusowej dała się większości PiS-u zwyczajnie zaszantażować. My oczekujemy, że
role się odwrócą i że w tej chwili opozycja będzie w stanie wystarczająco mocno postawić przed podobnym swego rodzaju szantażem pisowską władzę, czyli wezwać do tego rozejmu politycznego, o którym mówiłem, wezwać rzeczywiście do pełnej współpracy, wezwać do podzielenia się współodpowiedzialnością za i za ten obecny kryzys, i za przyszłe skutki tego kryzysu. Konkretnie oczekujemy rzeczywistych działań, a nie tylko apeli, zmierzających do wprowadzenia konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego. W Konstytucji zapisane są gwarancje dla obywateli również w takich nadzwyczajnych sytuacjach. Ta Konstytucja jest po to, żeby chronić obywateli. Teraz widać to dobitnie. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego kładzie na państwo określone obowiązki. Daje obywatelom narzędzia dochodzenia roszczeń z powodu szkód, jakich doznają lub doznali na skutek i tak faktycznie wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, bo on faktycznie obowiązuje, on nie obowiązuje formalnie. Domagaliśmy się również tego, żeby pewne istotne dla ustroju państwa sprawy odłożyć na czas spokoju, większego spokoju. Między innymi wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No, nie mówiąc o wyborach prezydenckich oczywiście, jak rozumiem. Po pierwsze, porozumienie, zawieszenie broni. To nie oznacza kapitulacji. To oznacza klasyczne zawieszenie broni. Na jakiś czas, być może do odwołania, po prostu przestajemy się bić. Wybory, no przecież, jeżeli one mają się odbyć 10 maja, to nie będą żadne wybory. To już widać gołym okiem. Znaczy ich po prostu nie, znaczy one się odbędą tak, jak się odbywały w latach 70. Tak jak się odbywają w Rosji, tak jak się odbywają na Białorusi, tak jak się odbywają w Turcji i na Węgrzech. One się odbędą formalnie. Być może nawet tam będzie dwóch lub dwoje kandydatów, nie mam bladego pojęcia. Natomiast ja mogę tu i teraz już zadeklarować, że jeśli nic nadzwyczajnego kolejnego się nie wydarzy, to ja po prostu w tych wyborach nie wezmę udziału. No i ja to... Ja je to po prostu jasne, zwyczajnie... Nie wzięłoby udziału kilkanaście procent uprawnionych obywateli. Ja je po prostu zbojkotuję, tak jak bojkotowałem wybory, które odbywały się w latach 80. Więc te wybory to są na końcu tego rozumowania. Nie, ale oczywiście, że są na końcu, ale są gdzieś w centrum logiki, jak rozumiem waszej. To znaczy, że trzeba pewne sprawy polityczne, stricte polityczne, odłożyć na bok, bo właśnie mamy sytuację stanu nadzwyczajnego, nawet jeżeli nie został tak formalnie nazwany. Natomiast, że jest cały ogromny obszar bezpieczeństwa obywateli na każdym poziomie, od zdrowia po pracę, tak, który nie musi wcale podlegać politycznym sporom, a jeżeli to tylko dyskusjom merytorycznym ekspertów, fachowców, brać pod uwagę doświadczenia innych krajów i tak dalej, i tak dalej. I tu się można dogadać, nawet jeżeli bardzo się nie lubimy z powodów politycznych, prawda? Dobrze rozumiem tę filozofię. Dogadać to chyba za dużo powiedziane. No tak. Trzeba to wymusić. I rolą opozycji jest, żeby to po prostu wymusiła. To jest bardzo niewygodne dla PiS-u, to jest oczywiste, ale Platforma Obywatelska przechodziła kryzys. Nie tej klasy kryzys, ale przechodziła. Tam jest jakaś ciągłość instytucjonalna, jak można sobie w takim kryzysie poradzić. Zbrodnią, nie grzechem, zbrodnią Morawieckiego będzie nieskorzystanie z tych doświadczeń. Zbrodnią Morawieckiego na narodzie polskim będzie nieskorzystanie z rad
ekspertów, którymi dysponuje opozycja, bo przecież nie dysponuje nimi obóz rządzący. Powiedziałeś o współpracy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że współpracy, tylko że tę współpracę mogą zapewnić politycy opozycji, a na pewno nie politycy PiS-u, którzy tę współpracę z Europą zerwali. Dziękuję. Myślę, że do tego będziemy jeszcze wracać. Mam nadzieję, że reagując na to, co się zacznie dziać w związku z tym, z waszym apelem, a nie tylko narzekając, że nic się nie dzieje, choć tej opcji też niestety nie możemy całkowicie odrzucić. Odkażacie te gąbki potem? Teraz to zdejmę, dobra? Dzień dobry Państwu. Paweł Kasprzak, obywatele RP. Jesteśmy dzisiaj przed Sejmem w momencie, w którym za chwilę rozpoczną się obrady. W sytuacji dramatycznej, która wciąż jeszcze nadchodzi i jest śmiertelnie poważna. I ta sytuacja, naszym zdaniem, wymaga absolutnie lojalnego współdziałania wszystkich ze wszystkimi, co zawsze jest trudne, a w warunkach politycznych, w których żyjemy w Polsce, a w atmosferze politycznej wojny i takiej wojny plemiennej, która polskie społeczeństwo dzieli po połowie, to jest trudne szczególnie. Działamy w takiej sytuacji, w której jeśli policjant zatrzyma kogoś w domu, podejrzewając, że roznosi tę groźną zarazę, to absolutnie wszyscy musimy mieć pełne zaufanie, że on wie, co robi. Jeśli lekarz odmówi komuś respiratora, bo zacznie ich brakować, a do tego prawie na pewno w Polsce dojdzie, żeby przekazać go innemu pacjentowi, który lepiej rokuje, mówiąc brutalnie, to również do niego musimy mieć absolutne zaufanie. I nikt nie może tych decyzji kwestionować, bo inaczej grozi nam śmiertelna tragedia. To taki jest wymiar tego koniecznego dzisiaj współdziałania wszystkich ze wszystkimi. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, co być może jest dziwne dla nas, obywateli RP, z żądaniami, które są adresowane głównie do opozycji. Chcemy, by opozycja zamiast ulegać szantażom, które każą im głosować za niekonstytucyjnymi rozwiązaniami na czas klęski żywiołowej, postawiła ofertę natychmiastowego rozejmu. Postawiła ofertę wzięcia współodpowiedzialności z pisowską władzą za wszystko, co się będzie działo w trakcie walki z tą epidemią i za wszystkie skutki tych działań. Apelujemy do opozycji, by tym razem twardo i bardzo jednoznacznie postawiła minimalne, elementarne warunki takiego współdziałania. I to jest po prostu poszanowanie konstytucji. Dzisiaj przekaz dnia PiS jest odwrotny. Cytuję się panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, która miała rzekomo powiedzieć, że konstytucja jest ważniejsza niż życie. Otóż nie, proszę państwa. Konstytucja jest dlatego tak ważna, że chroni ludzkie życie, zwłaszcza w takich sytuacjach, jak mało co innego. W Konstytucji jest napisane wszystko, co trzeba napisać o stanach nadzwyczajnych. Jednym z takich stanów jest stan klęski żywiołowej, który powinien zostać natychmiast wprowadzony. On natychmiast oznacza odsunięcie wyborów prezydenckich, w których brnięcie jest samobójstwem. Zbliża się 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Znów ktoś pakuje nas wszystkich na pokład Tupolewa i każe nam lądować we mgle. Te wybory nie mogą się odbyć. Ogłoszone musi zostać moratorium na wszystkie zmiany ustrojowe w Polsce, ze zmianami w Sądzie Najwyższym, nawiasem mówiąc, włącznie. I wreszcie, co jest dla obywateli najważniejsze, to konstytucja i ustawy o stanach nadzwyczajnych, a nie żadna prowizorka w postaci tarczy antykryzysowej, której nam się proponuje. Gwarantują obywatelom pełne odszkodowania za wszystkie straty, które poniesiemy wszyscy, już ponosimy, w trakcie walki z tą epidemią. Rezygnując z pracy, doprowadzając własne firmy do bankructwa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gwarantuje nam konstytucja. Nie żadne niekonstytucyjne pisowskie rozporządzenia i nie żadna tarcza antykryzysowa, która jutro ma być ponoć debatowana. Konstytucja i wydane na niej obowiązujące w Polsce uchwalone ustawy zapewniają te gwarancje. Chcę się zwrócić do opozycji z apelem
o to, by poważnie potraktowała tym razem pozytywnie sformułowaną i ofensywną ofertę i przestała ulegać temu szantażowi, któremu ulegała do tej pory. Możecie tej władzy powiedzieć nie, nie narażając się na oskarżenia o to, że postępujecie nieodpowiedzialnie w stanie zagrożenia. Odwrotnie. Możecie wysunąć wobec władzy ofertę współdziałania, której odrzucenie pokaże rzeczywiste intencje obozu rządzącego, który interesuje się wyłącznie wynikiem wyborczym Andrzeja Dudy, a nie walką z epidemią, którą chce w tej sytuacji po prostu wykorzystać. To są być może ostatnie dni na podjęcie takich działań, bo za chwilę wszyscy Polacy uwierzą, że konstytucja jest absolutnie zbędnym i przeszkadzającym dodatkiem, jakąś formalnością, która utrudnia przeciwdziałanie epidemii. Wszyscy wiemy, że jest odwrotnie. Konstytucyjny ład, porządek i poszanowanie dla decyzji organów państwa jest absolutnie koniecznym warunkiem, żebyśmy po prostu tę katastrofę przeżyli. To tyle, z czym przyszliśmy tu akurat pod Sejm. Dziękuję Państwu bardzo. Dla przedstawicieli rządzącej partii mamy inne przesłanie i jak tam się tylko dostaniemy, to je zaprezentujemy. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę napsikać na ten mikrofon, nie narażając go na was na straty? Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Kontynuujemy program o dzisiejszych wydarzeniach związanych z sytuacją w parlamencie, a także z apelem obywateli RP do opozycji i do siłą rzeczy partii władzy, żeby zrobić zawieszenie broni na czas epidemii, a także żeby jakby wyjaśnić, dlaczego mają się odbyć wybory, dlaczego nie ma stanu nadzwyczajnego, który zgodnie z konstytucją powinien odroczyć wybory co najmniej o 90 dni po zakończeniu klęski żywiołowej. Naszym gościem Państwa i moim i Pawła Kasprzaka jest po pierwsze Jerzy Meysztowicz. To jest członek kierownictwa Partii Nowoczesnej, no siłą rzeczy polityk Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Panu. Jerzy, słyszysz nas? Witam serdecznie. No, słyszysz nas, przepraszam, my jesteśmy po imieniu, więc może tak zostańmy. Drugim naszym rozmówcą będzie Paweł Kasprzak, człowiek, który dzisiaj prowadził tą pikietę przed parlamentem obywateli RP i jakby przedstawiał argumenty obywateli RP. No, ta pikieta była przede wszystkim po to, żeby zaapelować do całej klasy politycznej siłą rzeczy, żeby jednak w czasie, kiedy jest tak poważne zagrożenie epidemiologiczne, kiedy ludzie umierają z powodu koronawirusa, żeby jednak zaprzestać konfliktu politycznego, żeby jednak wspólnie całym, że tak powiem, autorytetem całej klasy politycznej przeciwdziałać epidemii. No i pewnie siłą rzeczy, jakimś warunkiem dogadania się w tej sytuacji będzie to, żeby jednak Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że ten stan nadzwyczajny rzeczywiście wystąpił i odroczyło wybory, bo w czasie kampanii wyborczej no trudno wyobrazić sobie, że jest możliwość skutecznego zawieszenia broni. Jerzy, jako polityk, ważny polityk opozycji, jak to widzisz? Czy to jest możliwe do realizacji? Czy opozycja jest w stanie przedstawić takie argumenty, żeby móc się dogadać z Prawem i Sprawiedliwością? Myślę, że sytuacja jest tak dramatyczna, że to wymusza na wszystkich politykach obowiązek dialogu i szukania takich rozwiązań, które rzeczywiście mogą nas uratować, dlatego że konsekwencje całej tej sytuacji i tego kryzysu związane z epidemią będą niewyobrażalne. Przede wszystkim chodzi o gospodarkę. Wczoraj bardzo ciekawa wypowiedź profesora Hausnera, który podkreślał to, że nie zapominajmy, że to, jak my się w tej chwili zachowamy, będzie miało olbrzymi wpływ na to, jak będą wyglądały miesiące czy nawet lata po tej epidemii. Politycy muszą się dogadać, natomiast nie będę ukrywał, że z punktu widzenia opozycji działania Prawa i Sprawiedliwości no, były nie do końca racjonalne. Prawo i Sprawiedliwość ma w tej chwili jeden cel. Dla nich najważniejsze jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy ta epidemia nie doprowadzi do konieczności odwołania wyborów, bo w tej chwili jest to jeszcze w kwestii decyzji. Natomiast rozlanie się tego
koronawirusa i spowodowanie dużo większą ilość zachorowań i zgonów spowoduje, że oni już nie będą mieli ruchu. Bronią się przed tym, dlatego że z punktu widzenia prawa są tylko dwie możliwości odwołania wyborów, czyli albo stan wyjątkowy, albo stan klęski żywiołowej. Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić, żeby wprowadzić taki stan, który mógłby być wykorzystany już prawnie do tego, żeby żądać od nich wcześniejszych wyborów. W tej chwili koncentrujemy się na tym, żeby wypracować te ustawy, które mogą ratować polską gospodarkę, ale również określić zasady funkcjonowania państwa w tak trudnym okresie i tutaj jest pole do rozmowy. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość dosyć późno zdecydowało się na spotkanie z opozycją i przedyskutowanie tych propozycji, dlatego że te propozycje ze strony Koalicji Obywatelskiej pojawiły się już dużo wcześniej, natomiast projekt rządowy tak na dobrą sprawę pojawił się dopiero wczoraj, jutro ma być procedowany. Pytanie jest takie, czy on w pełni zaspokaja oczekiwania rzeczywiście ludzi, którzy pracują i przedsiębiorców, którzy dają to zatrudnienie. Sytuacja, kiedy gospodarka przez półtora miesiąca praktycznie nie będzie funkcjonować albo będzie funkcjonować w bardzo ograniczonym zakresie, no to może spowodować rzeczywiście olbrzymie perturbacje. Mamy już informację, że w okolicach Wuhan, w tej prowincji, gdzie to miasto było początkiem epidemii, zatrudnienie spadło od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. No musimy sobie wziąć to pod uwagę, jakie mogą być tego konsekwencje. Błędem PiS-u było to, że absolutnie nie przewidywali jakiejkolwiek perturbacji. W związku z tym my, jeśli chodzi o finanse, kompletnie nie jesteśmy zabezpieczeni na taką sytuację. To nie może tak być, że to się nie odbije na stanie finansów publicznych, na deficycie budżetowym, czy nawet dojście do przekroczenia tych wymogów, które mamy, czyli zadłużenia powyżej 3% PKB. Więc obawy są, natomiast nie zwalnia to polityków od tego, żeby szukać najlepszych rozwiązań i nie wykorzystywać tej całej sytuacji politycznie. Prawo i Sprawiedliwość nie pokazało, że potrafi współpracować z opozycją. Przez ostatnie 5 lat nie robiła tego, absolutnie. Prawo i Sprawiedliwość nie robiło tego. Słuchało tylko i wyłącznie to, co ma do powiedzenia Jarosław Kaczyński. Wiemy, jak żeśmy na tym wszyscy wyszli. I teraz jest podobnie. To nie pani marszałek, nie pan premier decyduje o tym, czy będą wybory 10 maja, czy nie, tylko decyduje o tym Jarosław Kaczyński. To jest po prostu rzecz chora, i nie można przyjść do porządku dziennego, że ten facet, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości, który po 2 czy 3 tygodniach dopiero się pokazał, podobnie jak w stanie wojennym, ukrył się w swojej willi i w ogóle nie wychylał nosa, no to nie może być tak, że ktoś, kto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za państwo, będzie decydował o tym, czy mamy iść do wyborów, czy nie. Przypomnijmy sobie sytuację z Francji, kiedy druga tura wyborów samorządowych została odwołana, a okazało się, że ta pierwsza tura spowodowała, że wiele osób, które były zaangażowane w te wybory, jeśli chodzi o komisje wyborcze, zostały zarażone koronawirusem. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Ja uważam, że wszystkie osoby, które doprowadzą do sytuacji, kiedy na siłę przeprowadzi się wybory 10 maja, które spowodują zakażenia osób koronawirusem i ewentualnie, jeśli by nie daj Boże, doszło do śmierci tych osób, które się zaraziły podczas wyborów, to no niestety, ale te osoby powinny zostać oskarżone i pociągnięte do odpowiedzialności karnej za współudział w morderstwie, bo nie oszukujmy się, to jest następstwo ich działań i tego, że mają świadomość, że ten kryzys po tym etapie wygaszania tej epidemii, to będzie okres bardzo trudny dla państwa i odpowiedzialność za wszystkie błędy spadnie na Prawo i Sprawiedliwość. Reelekcja w takich sytuacji Andrzeja Dudy jest bardzo wątpliwa.
A poza tym no teraz to są złamane zasady konstytucyjne, dlatego że nie ma możliwości prowadzenia kampanii wyborczej. Są ograniczenia. Olbrzymie. Jerzy, poczekaj, bo wejdę ci trochę w słowo, wiesz, bo trochę pytamy o to, czy opozycja, czy jest jakaś dyskusja wewnątrz opozycji, czy na przykład przygotowywane są jakieś argumenty, które pozwoliłyby usiąść do jakiegoś stołu, żeby właśnie ten kompromis zawrzeć i żeby wspólnie jednak spróbować wziąć odpowiedzialność za losy kraju, bo wiemy, że PiS sobie sam nie poradzi, prawda? Ale to nie znaczy, że można pozwolić na to, żeby skala epidemii doprowadziła do tego, że tu się stanie coś naprawdę bardzo złego. Ja może właśnie poproszę Pawła, dlatego że Paweł dzisiaj przedstawiał argumenty obywateli wobec opozycji także. Może niech on przedstawi je i skomentujesz, na ile uważasz, że opozycja jest gotowa te argumenty przyjąć i też jakby przygotować własne stanowisko, bo zupełnie szczerze, tak jak słyszę, że mówisz o odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za kryzys, to trudno się w takich warunkach negocjuje, prawda? Więc myślę, że trzeba będzie trochę cofnąć te argumenty, a przedstawić argumenty, które pozwolą na współpracę. Paweł, teraz poproszę o komentarz oczywiście. Ja myślę, że zasadnicze nieporozumienie. To nie rozmawiamy o tym, czy PiS jest perswadowalną partią, bo wiemy, że nie jest. To zupełnie nie o to chodzi, żeby ich przekonać do tych argumentów. Nam chodzi o to, żebyście państwo w opozycji zechcieli odwrócić ten szantaż, któremu od bardzo dawna, no i oczywiście od zawsze w stanie epidemii, ulegaliście, czemu ja się nie dziwię, bo ustawę niekonstytucyjną, tą o epidemiach, tą na mocy której Szumowski wydaje teraz te swoje dekrety zwane rozporządzeniami, poparła cała opozycja. Poddana takiemu szantażowi, że protest wyszedłby w oczach opinii publicznej na przedkładanie własnych interesów politycznych ponad zagrożenia, którym jesteśmy wszyscy poddani. Więc teraz nic, moim zdaniem nic prostszego, tylko odwrócić ten szantaż i powiedzieć głośno tak, żeby wszyscy Polacy usłyszeli. Panie Kaczyński, podzielimy z panem odpowiedzialność za całą tę bryndzę, która nam wszystkim spadnie na głowy i katastrofę, której rozmiar będzie niewyobrażalny. I gospodarczy, i zdrowotny oczywiście, i liczony w ofiarach epidemii. Pod warunkiem jednakowoż, że rozejm będzie polegał na tym, że zostanie wprowadzony a. konstytucyjny stan nadzwyczajny, b. skutkiem tego zostaną odroczone wybory i zostanie ogłoszone moratorium na wszelkie istotne ustrojowe zmiany w Polsce, łącznie ze zmianami w Sądzie Najwyższym. I wreszcie c. że potwierdzicie konstytucyjne i zawarte we wszystkich ustawach o stanach nadzwyczajnych, tych, które w Polsce obowiązują, a z których nie korzystacie, pełne gwarancje odszkodowawcze dla wszystkich obywateli, którzy poniosą straty w walce z epidemią. Ten trzeci argument, ja myślę sobie, że jest dosyć mocny. I teraz nie o to nam chodzi, żebyście przekonali Kaczyńskiego, bo wiadomo, że to jest szalony i nieperswadowalny facet. Myśmy dzisiaj byli na Nowogrodzkiej z transparentem, na którym było napisane pull up idioto. To jako obywatele RP pierwszy raz użyliśmy tego typu obraźliwego kolokwializmu, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Bo to jest rzeczywiście w przededniu 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, ten szalony facet robi to samo. Każe ludziom lądować we mgle. Nie o to chodzi, żeby przekonywać Kaczyńskiego, tylko powiedzieć mu tyle na oczach opinii publicznej, własnych wyborców również. Odrzucasz wyciągniętą rękę i może ci chodzić już wyłącznie o swój interes polityczny, bo my deklarujemy pełną lojalność pod warunkiem, że będzie przestrzegana podstawowa konstytucyjna norma, która przy okazji opłaca się, że tak powiem, żywotnie wszystkim obywatelom, bo tylko konstytucyjny stan nadzwyczajny daje im pełne gwarancje pełnych odszkodowań. Tego nie da żadna tarcza antykryzysowa, nad którą Jezus Maria, wy będziecie jutro głosować prawdopodobnie i znowu poddani temu szantażowi. I ja w najczarniejszych snach myślę sobie, co będzie się działo w trakcie tego głosowania. A stawka, o co idzie, to dzisiaj pokazuje pisowski komentarz dnia, który cytuje Małgorzatę Kidawę-Błońską, która rzekomo powiedziała, że konstytucja jest ważniejsza od życia ludzi. Stawka idzie o to, że nawet jeśli PiS odroczy te wybory prezydenckie, to zrobi to bez stanu nadzwyczajnego, ostentacyjnie depcząc konstytucję, z poparciem zresztą wielu Polaków, którzy uznają, że procedury konstytucyjne są nieistotne, kiedy zagrożone jest życie ludzkie. A prawda, o której obaj wiemy, jest taka, że konstytucja jest właśnie dlatego ważna, że chroni życia ludzkiego skuteczniej niż jakikolwiek polityk, nawiasem mówiąc, z Nowoczesnej, z Platformy, czy już nie wspominając o Prawie i Sprawiedliwości oczywiście.
Ja myślę, że to o to chodzi, tak? To od tego dotyczy nasz apel do was, bo myśmy z apelem do was stanęli pod Sejmem dzisiaj, przecież nie do PiS-u, bo z PiS-em po dobremu rozmawiać się nie da. Nie, ja powiem tak, że ta wyciągnięta ręka zawsze była i my staraliśmy się nawet w sytuacjach, które PiS zachował się tak, jak się zachowywał, szukać porozumienia tak, żeby nasze propozycje, które w naszej ocenie były rozsądne, się przebiły. W tej chwili mamy podobną sytuację. Są dwie ustawy, które zostały zaproponowane i pytanie jest takie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest skłonne w tej chwili do takiej rzetelnej, racjonalnej dyskusji. Ona będzie się jutro toczyła. Problem polega na tym, że te propozycje, które są przedstawione przez Koalicję Obywatelską, są propozycjami bardzo kosztownymi dla budżetu, a wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość ma świadomość, że tych pieniędzy nie ma, bo wszystkie zaskórniaki zostały wydane. Czy pójdzie na to, żeby jednak zastanowić się, czy to rozwiązanie, które my proponujemy, pomimo tego, że jest bardzo kosztowne, nie jest lepsze, dlatego że uratowanie miejsc pracy, danie ludziom poczucie niebezpieczeństwa na ten trudny okres jest rzeczą ponadpartyjną. To myśmy jako klasa polityczna powinni to zagwarantować. Zarówno wszystko zrobić, żeby ta opieka zdrowotna rzeczywiście była skuteczna i ci ludzie byli bezpieczni, jeśli chodzi o ich ewentualnie chorobę czy zakażenie tym wirusem, więc to jest jakby podstawa. Drugą rzeczą to jest rzeczywiście ochrona ekonomiczna tych ludzi, żeby oni po prostu z dnia na dzień nie stali się bankrutami albo żeby w ogóle przestali funkcjonować normalnie. Dlatego też uważam, że ta dyskusja powinna się jutro odbyć, powinno zostać przyjęte rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez obie strony i chyba wszyscy wymagamy, żeby do takiego porozumienia doszło i ja uważam, że nie ma co w tej chwili przedkładać, co jest ważniejsze, czy w tej chwili wprowadzenie tego stanu wyjątkowego, czy stanu klęski żywiołowej, bo trzeba przyjąć te rozwiązania, które na bazie obowiązującego obecnie prawa można przyjąć i sądzę, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, a wszystko na to wskazuje, że apogeum tej epidemii może być za 2-3 tygodnie, to będzie sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość w mojej ocenie nie będzie miało już ruchu, będzie musiał myśleć o przesunięciu tych wyborów. Żeby to dokonać zgodnie z prawem, muszą wcześniej wprowadzić stan klęski żywiołowej albo stan wyjątkowy. I myślę, że zrobią. Nie będą chcieli chyba doprowadzać do sytuacji, kiedy przesuną wybory, które po raz kolejny okażą się decyzją, która nie jest zgodna z polskim prawem i z polską konstytucją. Więc musimy żądać od nich, żeby rzeczywiście wywiązywali się z tych zobowiązań, żeby te działania, które zostały podjęte, były podejmowane właśnie w oparciu o funkcję, o zasady konstytucyjne i zasady państwa prawa. I to jest jedyny warunek, który powinniśmy stawiać. Natomiast cała reszta powinna być wynegocjowana poprzez dyskusję i wypracowanie najlepszego modelu walki z koronawirusem, zarówno w sferze ochrony zdrowia, jak i w sferze ekonomii. Jerzy, a powiedz, a jeżeli opozycji nie uda się przekonać Prawa i Sprawiedliwości do swoich poprawek, do swoich argumentów, zarówno jeżeli chodzi o, że tak powiem, jakość pomocy chorym, jak i tarczę na uniemożliwiającą wprowadzenie w jakiegoś jeszcze głębszy kryzys ekonomiczny, który odbędzie się kosztem, że tak powiem, różnych grup społecznych. Jeżeli się nie uda przekonać do tych argumentów, to jak myślisz, czy opozycja ulegnie szantażowi i jednak będzie głosować za tymi projektami pisowskimi, w których jest mnóstwo błędów i nawet szkodliwych rzeczy, po to, żeby, że tak powiem, nie narazić się społeczeństwu na to, że opozycja się nie, a na argument, że opozycja nie wystarczająco troszczy się o dobro obywateli, czy jednak w obronie konstytucji, w obronie podstawowych wolności i wartości jednak będzie głosowała przeciwko tym ustawom? Jak myślisz, który z wariantów jest bardziej prawdopodobny? To znaczy, przepraszam, my nie możemy zablokować tych ustaw, dlatego że niektóre zapisy mogą spowodować, że uratujemy czyjeś życie. W związku z tym rzeczywiście
opozycja ma pewien dylemat, czy głosować. Prawo i Sprawiedliwość ma w zasadzie większość, więc jeżeli zmobilizują w formie elektronicznej do głosowania wszystkich posłów, więc będą w stanie przeprowadzić tę ustawę, pytanie jest takie, czy rzeczywiście będzie to ustawa, która nie będzie zawierać żadnych poprawek opozycji, bo to będzie już wtedy jednoznaczne. Opozycja musi pokazać, że wtedy pełną odpowiedzialność za całą sytuację bierze na siebie Prawo i Sprawiedliwość i no niestety nie blokować tych rozwiązań, bo tak jak powiedziałem, nie wszystkie zapisy tych ustaw no będą do krytyki, do zmiany. Część będzie jak najbardziej słuszna, i chociażby z tego względu, że nie ma czasu na debatowanie przez 2-3 tygodnie nad jedną ustawą, trzeba przyjąć te rozwiązania rzeczywiście bardzo szybko. Ale tak jak mówię, Prawo i Sprawiedliwość przez te ostatnie 5 lat pokazało, że tak na dobrą sprawę gdzieś ma prawo, gdzieś ma konstytucję, więc my tutaj żądając znowu zachowania się według zasad konstytucyjnych, no niewiele możemy zdziałać, bo nauczyli nas, że te argumenty do nich nie trafiają. Jeszcze, ale wiesz co, bo wszyscy wiemy, jak wyglądają rządy Prawa i Sprawiedliwości. To, że oni są skłonni do tego, żeby łamać i prawo i tak naprawdę działać wbrew interesom obywateli, to też już wiemy. Ale jednak wiemy również, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie, w związku z czym oczywiście może tą ustawę przegłosować. Ja pytam o pewien akt desperacji. Czy jeżeli opozycja widzi oczywiste błędy w tych ustawach, tak? Oczywiście niektóre działania przewidziane w ustawie mogą być po prostu szkodliwe, tak? Nie, i dla gospodarki, i dla społeczeństwa, i dla walki z epidemią. Czy w akcie desperacji jednak nie byłoby celowe, żeby wtedy posłowie opozycji jednak głosowali przeciwko tej ustawie, nawet narażając się na skądinąd populistyczne argumenty, że no, opozycja się odwraca i nie chce wspierać? Ja bym do tego dodał jeszcze tego. No to jest możliwy taki protest bez narażenia się na te wizerunkowe straty, Matko Boska, ale pod warunkiem, że się sformułuje tę mocną, bardzo jednoznaczną deklarację nie tylko poparcia działań organów państwa, bo tak na tę władzę trzeba patrzeć już teraz w sytuacji ostatecznego zagrożenia i wzięcia odpowiedzialności za działania te organy państwa. Nie będziemy, nikt z nas nie będzie używał żadnego argumentu dotyczącego waszej polityki wobec koronawirusa i skutków tej polityki, jeśli zawrzemy rozejm. Bo pełna współpraca jest konieczna. Tak? I teraz oczywistymi warunkami tego rozejmu jest na miłość boską poszanowanie konstytucji. To jest ostatni moment, bo za tydzień, za dwa, za trzy, kiedy ludzie zaczną masowo umierać, nikt w Polsce, mówię o obywatelach, nie będzie cenił konstytucyjnych wartości i nie będzie miał świadomości, że właśnie konstytucja tych wartości chroni. Po co dyskutować tarczę antykryzysową? Ja tego nie rozumiem. Jest ustawa o stanie klęski żywiołowej, która gwarantuje każdemu pełne odszkodowania przed sądem. To jakby stawia tę barierę kosztów, owszem, katastrofalnie wysoko, tak? No ale właśnie ona jest postawiona konstytucją, prawem i zdrowym rozsądkiem. To trzeba powiedzieć obywatelom. Wy macie wszystkie te prawa. PiS wam chce je zabrać. Nie do końca, dlatego że oczywiście ustawa o stanie wyjątkowym czy ustawie o klęsce żywiołowej tak na dobrą sprawę była przygotowywana na różne okoliczności, ale to, co się stało teraz, tak na dobrą sprawę, no nie do końca ktokolwiek mógł być na to przygotowany. W związku z tym te zapisy tej ustawy, te, które znajdują się w propozycji rządu, ale również te, które są w tej propozycji, w tej ustawie, która została zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, one poszerzają zakres tego działania na rzecz walki z tą epidemią. Jeśli chodzi o zasady konstytucyjne, powiem tak, że oczywiście jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie podejmie jakichkolwiek działań związanych z wypracowaniem wspólnego frontu, to opozycja zawsze może się wstrzymać przy głosowaniu nad tą ustawą i wtedy zaznaczyć, że ze względu na to, że to jest ustawa, która jest tylko i wyłącznie ustawą przygotowaną przez rządzących, oni muszą wziąć pełną odpowiedzialność zarówno za jej konstytucyjność, ale również za
to, co zostało tam zapisane i jaki to będzie miało wpływ na walkę z epidemią. Oczywiście taka ewentualność jest, ale zakładam, że jednak w sytuacji wyjątkowej taka współpraca powinna być. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest skłonne odpuścić te sprawy związane z tymi sugestiami, że ich działania jednak powinny być oparte o te zapisy Konstytucji, które jasno określają, jak powinien kraj funkcjonować w takim momencie, nie wiem, czy będą skłonni. Natomiast wiadomo jest, że w sytuacji, w której byśmy byli przeciwni tym zapisom tej ustawy, tak zwanej tarczy antywirusowej, nie wiem, czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć ludziom, którzy liczą, że ta ustawa 1 kwietnia jest w stanie wprowadzić zasiłki, wprowadzić minimalne kwoty ludziom, którzy stracili pracę. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Weźmy też pod uwagę jedną rzecz, że my rzeczywiście w tym gronie możemy sobie powiedzieć, my przywiązujemy olbrzymią wagę do zasad konstytucyjnych, ale jak wytłumaczyć komuś, kto był na umowie zleceniu, który był na śmieciówce, stracił pracę, nie ma szans na jakiekolwiek wynagrodzenie, jak jemu wytłumaczyć, który nie daj Boże jeszcze ma kogoś chorego, zarażonego koronawirusem, jak mu wytłumaczyć, że on nie uzyska pomocy ze strony rządzących czy klasy politycznej tylko dlatego, że my uważamy, że pewne działania nie są zgodne z Konstytucją. Jak mu to wytłumaczyć? Bardzo prosto. W Konstytucji w ustawie z 2002 roku jest napisane, że jemu się nie należą zasiłki w wysokości 80 albo 40%, tylko pełne odszkodowanie za straty. To jest napisane w Konstytucji i w ustawie o stanie klęski. Ale skala tych strat, jakie mogą wynikać z tej epidemii, jest niewyobrażalna. Jeżeli my mieliśmy zastrzeżenia do ustaw, które wprowadzały transfery socjalne, bo wiedzieliśmy, że za chwilę państwo nie będzie miało na to pieniędzy, to proszę sobie wytłumaczyć, jak sobie możemy wytłumaczyć sytuację, w której straty, które mogą wynosić tak na dobrą sprawę roczny budżet państwa, można sfinansować bez jakiejkolwiek szkody. Przecież my, pomagając tym ludziom, możemy doprowadzić do sytuacji, że co z tego, że oni przez 3 czy 4 miesiące dostaną wynagrodzenie za swoją pracę, której nie mieli, kiedy oni za 5 miesięcy będzie takie bezrobocie, że oni nie znajdą w ogóle pracy. I co my mamy wtedy zrobić? Przecież my nie możemy podciąć gałęzi, na której siedzimy. Jeżeli mamy zamiar zrobić wszystkim, zapewnić, że oni dostaną 100% odszkodowania za wszystkie rzeczy, które są, to są kwoty, które są nieosiągalne w tej chwili dla Polski. W związku z tym szukajmy rozwiązań racjonalnych. Zagwarantowanie ludziom, że w okresie mają za ten okres pokryte 100% wszystkich strat, jest po prostu nierealne. To jest zaspokojenie ich w tej chwili potrzeb, ale to jest tak na dobrą sprawę skazanie nie tylko następnych pokoleń, ale nawet jeszcze tych ludzi na to, że oni za chwilę zostaną bez środków do życia, że oni nie będą w stanie tak na dobrą sprawę... System emerytalny też oczywiście się zawali. Ale Jerzy, bo właściwie to w tej chwili i tak nie jesteśmy w stanie policzyć, nie wiemy jaka będzie skala epidemii, wiemy, że będzie prawdopodobnie duża, ale jeszcze z tego wszystkiego nie możemy policzyć. Natomiast jakby słuchając wcześniejszej części twojej wypowiedzi, to mam takie wrażenie, że właściwie opozycja jest gotowa
jakby potraktować ten apel zawiążący, żeby zrobić te zawieszenie broni na czas epidemii, ale jednak pod warunkiem, że Prawo i Sprawiedliwość przyjmie poprawki opozycji do tej ustawy, tak? Czyli tak naprawdę, czy to się uda, że tak powiem, doprowadzić do jakiegoś kompromisu, zależy od przebiegu prac nad ustawą, która się teraz tarczą antykryzysową w parlamencie. Czy ja dobrze rozumiem twoje argumenty? Ja myślę, że można zrobić to, co zrobił Senat. To znaczy Senat w sytuacji, w której był rzeczywiście pod olbrzymią presją, czy przyjąć bez poprawek tą poprzednią ustawę, czy nie, podjął decyzję w sumie słuszną. To znaczy uznał, że przyjmie bez poprawek, dlatego że musi się wprowadzić tak na dobrą sprawę na drugi dzień pewne rozwiązania ustawowe. Natomiast od razu przygotował poprawki i zgłosił chęć zmiany i naprawy tej ustawy. Wydaje się, że takie rozwiązanie ze strony parlamentu, Sejmu, mogło być do przyjęcia. To znaczy, że jeżeli nawet Prawo i Sprawiedliwość nie będzie skłonne w tej chwili rozmawiać na temat tych rozwiązań, o których żeśmy mówili, żeby jednak doprowadzić do sytuacji, kiedy te rozwiązania są zgodne z konstytucją, to wydaje się, że takie rozwiązanie jest polem do negocjacji i polem do współpracy, dlatego że... To pole negocjacji wydaje się bardzo trudne, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że Senat został po prostu oszukany, prawda? Bo w momencie, kiedy oni chcieli, żeby te poprawki zaczęły być, że tak powiem, dyskutowane i wprowadzane do projektów, to się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość tego oczekiwania i tej obietnicy nie spełnia, prawda? Więc tu ja rozumiem, że teraz te warunki trzeba bardzo twardo postawić wcześniej i rzeczywiście wymusić ich uwzględnienie. To znaczy, ja powiem tak, że Prawo i Sprawiedliwość, jak znam ich postępowanie, oni nie odpuszczą. To ja nie mam co do tego żadnych złudzeń. Natomiast zostaje pytanie, jak ma się zachować opozycja, skoro rzeczywiście tak zostanie sprawa postawiona. My powinniśmy przede wszystkim informować społeczeństwo, jakie są nasze zastrzeżenia i jakie skutki może przynieść to, że wprowadzamy rozwiązania tą drogą, a nie w sposób, który wydaje się dla nas bardziej zasadny i legalny, czyli ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, ogłoszenie stanu wyjątkowego i wprowadzenie ustaw, które mogą jakby rozbudować ten zakres pomocy, wsparcia dla obywateli, dla firm, czy również jeśli chodzi o ochronę obywateli, jeśli chodzi o zdrowie. Więc ja myślę, że takie działanie jest jedyne. Ja sobie nie wyobrażam, że my w tej chwili powiemy nie, skoro wy nie przyjmiecie tych naszych uwag, my kompletnie was z tym wszystkim zostawiamy. Wydaje się, że to wirus nie wybiera. Znaczy ja bym chciał, ja bym, wierzę, przepraszam, chciałbym... Jednych jak i drugich i musimy mieć tą świadomość. Jasne, ale jakby zmierzając do puenty, bo też trochę się czas nas kończy na tą rozmowę, to ja bym chciał zwrócić uwagę, że mówisz jednak, że warunki opozycji to jest jednak wprowadzenie stanu klęski żywiołowej po to, żeby jednak prawa obywatelskie były chronione i ekonomiczne, i zdrowotne, i społeczne, a także żeby ten pakiet tarczy antykryzysowej był rozsądny, tak? Żeby był realny, rozsądny i żeby nie było tam ani rozwiązań niszczących gospodarkę, niszczących budżet, ale też i nie było rozwiązań, które pozostawią jakieś grupy społeczne poza jakąkolwiek pomocą, tak? Powoływanych już przez ciebie ludzi na ustawach, na śmieciówkach, czy na umowach śmieciowych, czy nie wiem, mikroprzedsiębiorców, którzy na przykład tracą wszystkich klientów, prawda? I właśnie nie bardzo wiadomo, fryzjerzy, którzy nie mają z czego żyć, prawda? Rozumiesz, że tak to należy interpretować. Tam rzeczywiście jest kilka kwestii, które muszą być ustalone i, i dopracowane, dlatego że oczywiście mówi się w tych ustawach, że ktoś, kto stracił, nie wiem, 15-20% ze swoich obrotów, no ale są firmy, które straciły 100%. W związku z tym... No tak, no mikroprzedsiębiorcy bardzo często stracili wszystko. No, zgadza się. Samozatrudnieni tak na dobrą sprawę z dnia na dzień mają zero. Tak. Ale są też firmy, które w wyniku rozporządzeń rządowych zostały całkowicie zamknięte.
i dlatego po prostu no, musimy się zastanowić, jak te pieniądze, które będą przeznaczone na wsparcie, podzielić. No i dobrze by było popatrzeć troszeczkę, jak będą wydawane te pieniądze, które nam zaoferowała Unia Europejska, bo Prawo i Sprawiedliwość najpierw uważało, że Unia w ogóle nie pomaga, później jak się okazało, że jednak te pieniądze z Unii Europejskiej trafią, to zaczęto nam wymawiać, że te pieniądze są nasze, bo one zostały wcześniej przyznane, tylko nie musimy ich zwracać. No więc to pokazuje, że Unia Europejska pomaga i trzeba się zastanowić, jak realnie te pieniądze wydać. No właśnie, ale to tym bardziej wraca pytanie obywateli, czy apel obywateli o to, żeby jednak wspólnie pilnować tej zarówno redystrybucji środków na walkę z epidemią, jak i na pomoc gospodarczą, jak i na pomoc społeczną, prawda? Więc jeszcze jest jedno. Właśnie, Paweł. Bo to jest, że zakres tej pomocy społecznej jest do uzgodnienia w przepisach typu tarcza antykryzysowa, owszem. Ale jednak po spełnieniu konstytucyjnego warunku stanu nadzwyczajnego i jeszcze raz wrócę do tego, co jest tam zapisane i w konstytucji i w ustawach, obywatele mają prawo do pełnych odszkodowań. To nie o to chodzi, że taki ma być zakres tarczy antykryzysowej, już poważnie traktowanej, a nie satyrycznie, jak to PiS przedstawia, tylko przed sądem mają prawo do takich roszczeń. Tak? I to jest trójpodział władzy. Tak? I to jest generalnie, parlament nie za wszystko odpowiada, rząd też nie. Tak? Jak ustalimy zasady zdrowego rozsądku, że na pomoc w pełnym wymiarze nas całkiem po prostu nie stać, to każdy sędzia, który będzie sądził w indywidualnych przypadkach, każdy z nich jest inny. Będzie to brał pod uwagę oczywiście, tak jak Trybunał Konstytucyjny nieodżałowanej pamięci brał pod uwagę interes państwa, orzekając w sprawie OFE i w paru jeszcze innych tego typu historiach. No. Ja sądzę, że jeżeli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość byłoby skłonne rozmawiać na ten temat, można by było zastanowić się, czy przed wprowadzeniem tej ustawy jeszcze jej nie poprawić, to znaczy nie przystosować jej do sytuacji, jaką mamy w tej chwili. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość taką propozycję by przyjęło, mówi: słuchajcie, jeżeli boicie się jakichś zapisów w tej ustawie, to zastanówmy się, czy przed wprowadzeniem rzeczywiście tego stanu nie zapisać tych rzeczy i poszerzyć niektóre rozwiązania, które są wynikiem rzeczywiście rzeczy, która w moim ocenie nie była przewidziana, i również zapewnić, że to nie załamie w ogóle państwa, bo takie odszkodowanie mogłoby doprowadzić w ogóle do załamania się całego państwa, a my kryzys sprzed 89 roku dobrze pamiętamy. W związku z tym uważam, że to też mogłaby być jedna z ofert opozycji. Siądźmy nad tą ustawą, zobaczmy, co powinniśmy zmienić tak, aby jej wprowadzenie nie zrujnowało państwa, ale również wprowadźmy tam te zapisy, których tam nie ma, a które mogą się przydać na wypadek takiej rzeczy, jak jest epidemia w tej chwili, koronawirus. Czyli Jerzy, już konkludując naprawdę, rozumiem, że tak naprawdę kształt tej ustawy i możliwość zgłoszenia i przyjęcia poprawek opozycji decyduje o tym, czy rzeczywiście dojdzie do realnej współpracy klasy politycznej w walce z koronawirusem, tak, i z epidemią. Ja myślę, że tak, że to są jakby dwie rzeczy, które powinna opozycja poruszyć. Natomiast jaki tego będzie efekt? Musi być współpraca, bo uważam, że jesteśmy w takiej sytuacji, że odrzucenie ręki wyciągniętej przez opozycję, przez Prawo i Sprawiedliwość, no, spowoduje, że ludzie no, rzeczywiście no, będą musieli sobie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kto chce im pomagać, a kto nie chce im pomóc. Bo też trzeba pamiętać, że jeżeli dojdzie do tego, że prawem kaduka Prawo i Sprawiedliwość prowadzi te ustawy, prawda, nie licząc się z głosem opozycji, to w dłuższym terminie dojdzie do całkowitego upadku wiarygodności instytucji państwowych, bo wiemy, że ten pakiet i te rozwiązania proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość są wadliwe. Jerzy, ale przepraszam, trochę zmienię temat, bo mnie zaniepokoił twój kaszel. Czy ty się badałeś na wszelki wypadek na... Nie, ja akurat jestem w sytuacji, w której ten kaszel nie jest związany z epidemią. Mam taki kaszel, który dopada mnie jesienią i
wiosną od iluś tam lat. Jestem do tego przyzwyczajony, robię odpowiednie badania, więc tutaj można być spokojnym. Co nie oznacza, że musimy być bardzo czujni i robić wszystko, żeby unikać możliwości zarażenia się. Dlatego też te wszystkie środki ostrożności jak najbardziej uważam. My tutaj oczywiście stosujemy wszystkie niezbędne środki. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za komentarz bardzo szczegółowy i konkretny. Dziękuję bardzo. Ja tylko się obawiam, że to oznacza tyle, że dzisiaj byliśmy na darmo na tej ulicy. Bo żadnego takiego twardego, ani twardego warunku konstytucyjnego porządku obrony. Opozycja nie zamierza formułować, tylko gadać na temat szczegółów tarczy antykryzysowej. Ani nie zamierza sformułować takiej głośno wypowiedzianej oferty, która powie, że za wszystkie skutki tej katastrofy będziemy współodpowiadać, tak? No bo to jest odpowiedzialne zgodnie z konstytucją zresztą i zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, odpowiedzialność ponosi polskie państwo i jego organy, no, a nie partia polityczna ta czy inna. No nic, no. Moim zdaniem trwa dyskusja. Rzeczywiście podejrzewam, że opozycja może ulec argumentom Prawo i Sprawiedliwości, argumentom siły de facto, tak, i nie wprowadzi się stanu nadzwyczajnego, natomiast rzeczywiście trochę diabeł może leżeć w szczegółach. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość poprze pewne poprawki opozycji, to możemy spodziewać się, że ta ustawa zostanie przyjęta również głosami opozycji, prawda? A to wcale nie musi być najlepsza ustawa. Nie, nie musi być, nie musi być. Ja jestem przerażony, dlatego że ja absolutnie jestem przekonany, że jeżeli nawet w obliczu tysięcy trupów, brutalnie mówiąc, tej epidemii, Kaczyński, bo nie kto inny przecież, zdecyduje się odsunąć te wybory, to on to z premedytacją i bardzo ostentacyjnie zrobi, depcząc konstytucję i nie uchwalając żadnego stanu nadzwyczajnego, tylko znowu wprowadzając kolejny dekret. Tak? I kolejne ograniczenia wolności. I licząc na to, że nikt nie będzie miał jaj powiedzieć, że to jest, przepraszam, bardzo nielegalne, niezgodne z konstytucją, pogwałcenie prawa. A za 3 tygodnie od dzisiaj prawdopodobnie nikt na ulicy nie znajdzie się taki, komu w ogóle w głowie powstałaby jakakolwiek troska o tego typu wartości. No po prostu tak to się dzieje. Jak się wali reżim autorytarny w warunkach katastrofy jakiejś tego rodzaju, no to w następstwie jego nie kwitną kwiaty demokracji, tylko jeszcze brutalniejsza dyktatura z tego się wyłania i zdaje się, że jesteśmy świadkami wejścia na tę ścieżkę. No jak słuchałem przemówienia czy konferencji prasowej premiera Morawieckiego, który mówił o nowej normalności, to bałem się, że ta normalność będzie polegać na tym, że koronawirus ustąpi, a te wszystkie ograniczenia praw obywatelskich zostaną i to będzie taka orwellowska nowa normalność i rozumiem, że obywatele się tego też i słusznie obawiają bardzo. Tak, i ustępliwość opozycji, o Jezus, czy to jest naiwność, ale waham się, żeby to powiedzieć, ja powiem to, jest moim zdaniem zbrodnicza naiwność, no bo efekty tego będą jakieś, znaczy katastrofalne, niewyobrażalne. Ja jestem przerażony tym, co usłyszałem. Znaczy, bo mówisz jak Albert Einstein, który mówił, że jeżeli ktoś nie protestuje przeciwko łamaniu prawa, to siłą rzeczy staje się uczestnikiem tego procesu, prawda? No to się dzieje. Więc... No, za 2 tygodnie od dzisiaj nikt nie będzie cenił demokracji. Wszyscy będą walczyli o życie. Mhm. Po prostu. Nie wiedząc o tym, że demokracja byłaby najlepszą ochroną. I tyle. No to tyle, no. Na tym etapie. A teraz ze mną i z Państwem Jacek Żakowski, Tygodnik Polityka i Kolegium Civitas. Jacek, dzisiaj obraduje ten, dzisiaj, czyli w czwartek, przypominam, 26 marca, obraduje ten przedziwny, pierwszy w historii, w końcu dość długiej, polskiego parlamentaryzmu, dziwny Sejm w 12 w sumie miejscach, ale również dzisiaj demonstrowali obywatele RP. Chodzi o to, że obywatele RP uważają, że powinno nastąpić polityczne zawieszenie broni i rząd PiS powinien skorzystać z doświadczeń wszelkich ludzi, w tym również opozycji, we wspólnej walce z tym, co nie jest polityczne, bo dotyczy zdrowia, życia, pracy, pieniędzy Polaków. Czy sądzisz, że takie żądanie ma w ogóle jakiekolwiek realne szanse na wysłuchanie? No niepotrzebnie użyłeś tego sformułowania realne szanse. Trzeba było zapytać, czy jest słuszne, to bym mógł powiedzieć, że tak. A realne szanse? Oczywiście, że nie, bo jedyne, o co chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to jest, żeby mieć władzę. Cała reszta jest nieistotna. Widzi przecież, że
ma całkowicie niekompetentną ekipę, która zmarnowała długie 2 miesiące, styczeń i luty, kiedy trzeba było się przygotować, nakupić maseczki, przygotować szpitale, przygotować nowy regulamin Sejmu i go uchwalić na wypadek katastrofy i tak dalej, i tak dalej. I tego nie zrobiła. Częściowo dlatego, że nie doceniła powagi problemu, częściowo dlatego, że nie potrafiła. Teraz prezydentowi Dudzie udało się wyżebrać u Chińczyków trochę sprzętu. To jest jakiś sukces, ale trzeba pytać o cenę i co z tego będzie dalej wynikało, a nadzieja, że PiS będzie się z kimś realnie konsultował, będzie korzystał z jakichś rad, doświadczeń i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Tu chodzi tylko o to, żeby mieć pełnię władzy i robić, co się chce. Ja myślę, że dość późno opozycja się w tej sprawie zorientowała, ale wreszcie się zorientowała i dlatego też te poprawki zgłaszane na sali sejmowej wydają mi się jak najbardziej konieczne. Nie wolno dać się drugi raz wpuścić w taki kanał, w jaki opozycja już się dała wpuścić przecież, uchwalając tę ustawę epidemiczną, która zaczęła epidemię narastania lawinowego, dyktatorskich decyzji podejmowanych przez niekompetentnych ludzi w rządzie. Dobrze, ale jeżeli się nawet zgodzić z tobą, że jeżeli chodzi o PiS, to nie ma tutaj szans, bo taka jest ich jednoznaczna polityka, czy w ogóle wizja Polski pod ich rządami. Ale czy jednak opozycja nie powinna wyraźnie przedstawić jakiegoś rozwiązania opinii publicznej, nawet nie jeżeli nie Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy to nie jest jakiś jednak element bardzo ważny w przestrzeni publicznej, żeby opozycja powiedziała wyraźnie, jasnym głosem? Proponujemy taki deal. To jest jedyny deal, który ma szansę uratować Polskę jako normalne państwo. No, wydaje mi się, że opozycja dziś w Sejmie próbowała czegoś takiego. Zobaczymy, z jakim skutkiem przejdą te poprawki lub nie przejdą zgłoszone przez posłów opozycji. Ale mi się wydaje, że największym problemem tutaj jest to, że opozycja, powiedziałbym tak, niezwykle ostrożnie podchodzi do udzielania społeczeństwu pomocy w tej sytuacji. No, jest konsens wśród sensownych ekonomistów na świecie, że to nie jest moment na liczenie pieniędzy. I mi się wydaje, że opozycja powinna powiedzieć, po pierwsze, nie poprzemy żadnych zmian formalno-prawnych, jeżeli skala interwencji na rzecz społeczeństwa nie będzie wystarczająca, a dziś jest dalece niewystarczająca. I nie powinno być żadnych rozmów, dopóki ta sprawa nie zostanie załatwiona. Sejm może się zbierać tak albo inaczej, obradować tak albo inaczej. To jest drugorzędna historia. Dziś ważne jest to, że jeżeli w ciągu najbliższych 2 tygodni będą masowe zwolnienia, a prawdopodobnie będą, bo rząd działa bardzo niebrawo, to się z tego nie podniesiemy, bo odbudowa potem tych przedsiębiorstw, które padną, będzie trwała lata, a nie tygodnie, jak to jest możliwe. Na przykład przy skali amerykańskich rozwiązań, które też są krytykowane. Ale tu warto przypomnieć, 10% amerykańskiego PKB w planie interwencyjnym prezydenta Trumpa, który nie jest szczodry dla pracowników, specjalnie nie słynie z tego, prawda? I bardzo malutkie, małe kilkadziesiąt miliardów proponowane przez polski rząd, 3-4% polskiego PKB. No to jest kompletnie niepoważne i na to po prostu nie wolno się zgodzić, bo obudzimy się wszyscy na zgliszczach za chwilę. Więc mi się wydaje, że tu trzeba... Opozycja cały czas nie zrozumiała chyba tego, jak bardzo sytuacja się zmieniła. I mam wrażenie, że cały czas ten duch takiego, powiedziałbym, bardzo oszczędnego Leszka Balcerowicza nad postawą opozycji wisi, a tymczasem tu potrzebna jest
troskliwa matka, która uratuje dzieci, a potem dopiero będzie się martwiła, co zrobić z kasą. I dopiero po tym można rozmawiać o tych formalnych rozwiązaniach, które ja też prawdę powiem, nie widzę jakiegoś dramatycznego powodu, żeby takie prawo przyjmować. W ogóle nie widzę tego powodu. Amerykański kongres, tam sytuacja jest, wcale nie jest lepsza. Ameryka jest dziś drugim krajem, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Otóż amerykański kongres normalnie obraduje, bez tych wszystkich histerii. Tu daliśmy się wpędzić w taką histerię jakichś zakażeń. Ty masz na sobie maseczkę, Jacek? No, mam tak w rezerwie. W rezerwie, ponieważ za chwilę będę gdzieś wychodził na zewnątrz i jednak mogą być takie sytuacje, że wolę ją mieć. Słuchaj, no, skala tego w Polsce jest zupełnie niebywała. I daliśmy się wpędzić. Ja rozumiem, trzeba oczywiście być ostrożnym. Trzeba myć ręce, trzeba używać maseczek, kiedy trzeba i tak dalej. Ale autoryzowanie paradyktatorskich rozwiązań w atmosferze tej histerii nie ma żadnego powodu, nie ma żadnego uzasadnienia. Więc wydaje mi się, że tu trzeba twardo bronić normalnych zasad demokracji. Ktoś chce przyjść w maseczce do Sejmu? Bardzo proszę, bardzo proszę. Ale chciałbym mieć pewność, że jeżeli będą zdalne obrady, to że niezależne od władzy osoby będą kontrolowały na przykład uczciwość głosowania. Bo nie widzę żadnego powodu i nie mam takiego zaufania ani do pani Witek, ani do jej kolegów partyjnych, że oni nie sfałszują wyników głosowania w Sejmie, jeżeli im to będzie na rękę. Sala kolumnowa. Słucham? Mówię, sala kolumnowa, przypominam. Sala kolumnowa, więc jeżeli byśmy mieli akceptować zdalne głosowanie, to pod kontrolą międzypartyjną, nie pod kontrolą pani Witek, którą bardzo lubię, ona jest sympatyczna, fajnie i tak dalej, ale nie jestem przekonany, że zawsze potrafiłaby się oprzeć pokusie. To ostatnie już pytanie w takim razie, znaczy z gatunku takich, na które ja wiem, że bardzo trudno jest odpowiedzieć, ale jednak chciałbym, żebyś spróbował. Znasz pewnie właściwie wszystkich głównych graczy opozycji, polityków opozycji. Wierzysz w to, a przed nami tak naprawdę to wszystko, o czym mówisz, to musi się zdecydować dziś, jutro, pojutrze, najdalej, bo potem już przepadło. Czy sądzisz, że jest szansa na takie stanowcze podejście i takie ostre postawienie sprawy przez opozycję? Widziałem takie sygnały ze strony lewicy, ale też część też Konfederacji, trochę Platformy. Tak, mam wrażenie, że oni się trochę ogarnęli i że będą próbowali działać rozsądniej niż kiedy uchwalali w panice ustawę epidemiczną. Dzięki, tego się w takim razie trzymamy, choć ja wzywam wszystkich oglądających nas, żeby może próbowali wywierać w tym kierunku presję na polityków. Piszcie w mediach społecznościowych, wysyłajcie do nich maile, może pomoże. Dziękuję, Jacek. Cześć, dzięki. Przypominam, mamy czwartek, 26 marca, obraduje najdziwniejszy Sejm w historii polskiej praworządności, a ze mną i z Państwem profesor Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, wybitna specjalistka od praw człowieka, a tak naprawdę to powiedziałbym, że podszewką tego, co się dzisiaj dzieje, czyli stanu epidemii, są w gruncie rzeczy prawa człowieka. Pani profesor, czy to, co dzisiaj zrobili obywatele RP, czyli przede wszystkim, co najważniejsze, ich apel za pomocą wielkiego baneru pod Sejmem na Wiejskiej, żądamy politycznego rozejmu w walce z epidemią. Czy pani zdaniem od strony, no na razie weźmy prawnej, powiedziałbym, właśnie i praw człowieka, czy w ogóle ma sens w takiej, tej dziwnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy? Skoro obywatele RP to zrobili, mając na uwadze podtrzymywanie
prawa i rządów prawa w Polsce i skoro stali w grupach nie większych niż dwuosobowych, to nie złamali prawa. I to jest rozpaczliwa, rozumiem, próba niewyrażenia zgody na to, żeby pod pretekstem epidemii wprowadzić faktycznie stan wojenny permanentny. I teraz ja chcę jednocześnie powiedzieć, że mając na uwadze to, co się dzieje, ja na przykład kieruję się taką myślą, że to nie jest tylko ważne, abym ja się nie zaraziła, tylko w dramatycznej sytuacji służby zdrowia, kiedy minister zdrowia najwyraźniej, bo tych sygnałów już jest bardzo dużo, zabrania informowania o realnym stopniu zagrożenia i mając na uwadze, że ta władza do przeprowadzenia wyborów, czyli nie można wykluczyć, że przyjmując nawet zamawiane środki ochrony, takie jak rękawiczki czy maseczki, niezwykle potrzebne przede wszystkim w służbie zdrowia. Natomiast wiemy o tym, że są one przejmowane i być może są składowane na dzień 10 maja. Więc w takich warunkach trzeba rzeczywiście nawet protestując mieć na uwadze to, żeby nie zwiększać zagrożenia lekarzy i nie zwiększać zagrożenia służb medycznych i pielęgniarek. Ale przed chwilą Jacek Żakowski, z którym rozmawiałem, powiedział, że to, co teraz byłoby konieczne, by to był rodzaj realizacji tego postulatu obywateli, to powinno być to, że opozycja bardzo jasno powinna zażądać od rządzących pewnego dealu, że jesteśmy w stanie się zgodzić na różne ograniczenia, choć do dyskusji konkretnie jakie, ale pod warunkiem, że jednak odłoży się po pierwsze sprawy polityczne na bok, w tym również oczywiście wybory, i że władza zacznie sięgać po ekspertów nie tylko swoich, jeżeli w ogóle ich ma, bo co do tego można mieć spore wątpliwości, tylko rzeczywiście spróbuje współdziałać z całym społeczeństwem, a więc i opozycją, która dzisiaj, co wiadomo, reprezentuje co najmniej połowę społeczeństwa. Kilka spraw po kolei. My mamy stan co najmniej nadzwyczajny, klęski żywiołowej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ bez względu na to, jak się nazywają ustawy, które wprowadza władza, ważna jest ich treść i ważny jest zakres tego, co w tych ustawach jest. W związku z tym my faktycznie mamy wprowadzony stan nadzwyczajny, klęski żywiołowej i to, że się władza upiera, aby tego tak nie nazwać i aby tego nie przyznać, źle o tej władzy świadczy i nam zagraża. To jest pierwsza rzecz. W związku z tym, że to, co zostało zrobione, odpowiada temu, co jest związane z klęską żywiołową, to my nie musimy niczego nowego w tej chwili w Sejmie uchwalać, ponieważ my mamy obwieszczenie marszałka Sejmu i ustawę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o klęsce żywiołowej. To jest ustawa z 2002 roku. To, co nam potrzeba, to przestrzegania tych przepisów, a nie tworzenia nowych, ponieważ dwa projekty, które dzisiaj są procedowane przez Sejm, to jest projekt 299, ja napisałam ile to jest stron, to jest 328 stron. Mnie odcyfrowanie kilku przepisów, którymi byłam zainteresowana, zajęło kilka godzin. I te przepisy, które odcyfrowywałam, są niezwykle niebezpieczne, ponieważ pozwalają na połamanie podstawowych praw, umożliwiają odebranie niemalże każdej własności, którą posiadamy, pozbawienie nas wolności przez prokuratora, zastosowanie środków, które są związane z taserami, rażeniem i czymś jeszcze. A ja chcę przypomnieć, że nawet te ograniczenia, które są, artykuł 31 zawsze mówi o tym, że te ograniczenia są możliwe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. I ograniczenia te nie mogą naruszać istoty i wolności praw. I ostatnia uwaga z tym związana.
Jeżeli władza jeszcze tydzień temu bardzo wyraźnie, znaczy na początku marca mamy wypowiedź ministra zdrowia, który mówi, że koronawirus nam nie grozi, ale jednocześnie mamy wypowiedzi premiera i ministra zdrowia, że jesteśmy przygotowani na ten przypadek, na koronawirusa, zarówno pod względem logistycznym, jak i pod względem ustawowym. Więc jeżeli jesteśmy przygotowani, i co więcej, ja jestem się gotowa zgodzić, my mamy oporządowanie prawne, nie trzeba zmieniać przepisów, trzeba stosować te, które są, to wprowadzanie w tej chwili potężnych zmian na co dzień, codziennie i naprawdę wprowadzanie przepisów, które mają po 100 stron i po 328 i udawanie, że w ciągu jednego dnia to będzie poddane prawidłowej procedurze legislacyjnej, jest udawaniem. Więc ja tylko mam nadzieję, że oczywiście przepchną wszystko, co chcą, a są tam zmiany wprowadzane na stałe w kodeksie karnym, w kodeksie karnym wykonawczym, w kodeksie postępowania cywilnego. Nie ma potrzeby robienia tego w taki sposób, a to, co jest rozrobione, pozwala władzy na stosowanie przemocy powszechnej. Co więcej, może się mylę, może źle to czytam, może przesadzam, ale ja wyczytuję z tych przepisów, że za uwagi krytyczne wobec władzy dotyczące stanu zdrowia i dotyczące stanu służby medycznej można będzie nas pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czyli jest to bezpośredni zamach również na prawo do informacji, na prawo do oceny tej informacji. Czyli konkludując, nie ma potrzeby wprowadzenia nowych przepisów, nie ma warunków do tego, żeby wprowadzić te przepisy właściwie i trzymajmy się tego, co władza powiedziała, że jesteśmy na to przygotowani, bo rzeczywiście mamy ustawę o stanie nadzwyczajnym. Ona wymaga współpracy i współdziałania władz centralnych z władzami samorządowymi i z władzami regionalnymi. I ja rozumiem, że ta władza tego nie chce, natomiast musimy rozumieć, że w tej chwili to, co się waży, to nie tylko stan prawny i nie tylko prawo i to, czy będziemy państwem prawa i demokracji, czy będziemy państwem totalitarnym, które będzie aprobować niewolnictwo, przymusową pracę i pozbawianie ludzi wolności, ale to się również waży kwestia naszego zdrowia i naszego życia. I prowadzenie tych przepisów i sposób, w jaki one są prowadzone, pokazuje, że nasze życie i nasze zdrowie nie są tutaj najistotniejsze dla tych, którzy rządzą. To co ma zrobić opozycja w takim razie? Uświadamiać to i wymagać od posłów jednakże zachowania się właściwego. Sposób, w jaki opozycja działa, nie jest odpowiedzialny, dlatego że ja rozumiem, że się musimy wznieść ponad podziały, ale nie możemy się wznieść ponad rozsądek i ponad prawo. W związku z tym do opozycji również należy to, aby zapytać, dlaczego te środki prawne, które już istnieją, pan minister czy pan premier twierdzi, że są niewystarczające. Niech to wykażą i niech to udowodnią. Dlaczego? Więc to jest obowiązkiem przede wszystkim opozycji, aby o to zapytać. Dwa, obowiązkiem opozycji jest nie udawać, że przeczytała z jednej strony 328 stron i rozumie, o co chodzi. Bo ja mogę państwu dać przykład, jeśli pan będzie sobie tego życzył. I z drugiej strony kolejna ustawa, która ma 70 stron, bo to są dwie ustawy. Jedna jest 299 dróg, następny jest 301 dróg. I naprawdę jestem... I kolejne oczywiście zmiany to są zmiany do rozporządzenia ministra zdrowia. Jeśli są przygotowani, to skąd są te masy nowych przepisów i te rozwolnienie ustawodawcze, które nastawione jest na przykrywanie tak naprawdę braku koordynacji, braku zorganizowania, braku przygotowania i jednocześnie w tych warunkach, w jakich jesteśmy, podejrzewam obniżania poczucia zagrożenia i braku wykonywania tych zadań, które do nich należą, ponieważ nastawieni są na to, żeby pchać się w drugi Smoleńsk, czyli w wybory 10 maja. Zna pani wielu polityków, również osobiście. Wierzy pani, że... mówię o politykach opozycji oczywiście. Wierzy pani, że dadzą radę? Że wysłuchają albo sami wiedzą to, co pani nam tu teraz powiedziała? Ja tego nie wiem. Ja nie mam zbyt dobrego
zdania ani o naszej władzy, ani o naszej opozycji. Natomiast jeśli pan się mnie pyta, co opozycja powinna, to zdecydowanie powinna zrobić to. Zapytać, dlaczego to robimy? Dlaczego to jest niewystarczające? I jeśli mogę, to dam ten przykład. W projekcie z 26 marca, czyli ten dzisiejszy projekt, w ustawie z 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej, artykuł 19 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: w przypadkach, o których mowa w artykule 11 punkt 1-6, 8, 9, 1, 14 ustawy z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusze mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w artykule 12 ustęp 1 punkt 1, 2, 4, 6, 9, 11 punkt 12 litera A, C i D punkt 13 oraz 14 tej ustawy lub wykorzystać te środki. Czy posłanki i posłowie rozumieją, o czym mowa w tym kawałku zaproponowanego przepisu, który przeczytałam? Że można strzelać. Czy naprawdę rozumieją i czy naprawdę sięgną do wszystkich ustaw, które są z tym związane i czy rozszyfrują te ustawy, które mówią o użyciu broni i przeczytają sobie, że to oznacza, że można do więźniów stosować pałki, paralizatory, psów, kajdanki i wszystko naraz w ramach zwalczania koronawirusa? Czy to jest coś, co naprawdę ma służyć temu? Czy przez danie zgody w innym przepisie na to, żeby prokurator pozbawiał nas wolności na 3 miesiące? Czyli wracamy całkowicie do systemu państwa totalitarnego, do PRL-u w najgorszym jego wydaniu? Czy to jest coś, co naprawdę służy i jest konieczne temu, żeby przeciwdziałać koronawirusowi? Kiedy jednocześnie nie sprawdzamy, ile ludzi przyjechało i ile jest na kwarantannie, a niekoniecznie też dbamy o to, w jakich warunkach ludzie na tej kwarantannie przebywają. W związku z tym to są rozwiązania i sposób przygotowania tych rozwiązań, który wskazuje na to, że nie jest prawdą, że władza przygotowała się, jeśli chodzi o nowe przepisy. Jest prawdą, że władza jest przygotowana od 2002 roku na stan klęski żywiołowej, ponieważ tą ustawę mamy. Tylko moje pytanie jest, dlaczego władza tej ustawy nie stosuje? W jakim zakresie ta ustawa uniemożliwia wprowadzenia działań, które potrzebne są po to, aby przeciwdziałać roznoszeniu się koronawirusa? Ja bym chciała usłyszeć to. I teraz dopóki posłowie tego nie usłyszą, nie ogólniki, nie gadania o wielkich słowach, ale konkrety z przepisami, które będą rozumieć. To znaczy, że nie chodzi o to, żeby przeciwdziałać koronawirusowi, tylko żeby wykorzystać stan klęski żywiołowej, jaki mamy, dla zmiany ustroju i ugruntowania tego stanu na dłużej. Można powiedzieć tak, ja przesadzam, ale są co najmniej dwie reguły. Przestrzega się konstytucji i ktoś, kto konstytucję łamie, nie budzi zaufania. To jest raz. Dwa. Prawo pisze się na złą pogodę, a w związku z tym pisze się je odpowiedzialnie i nie w takim pośpiechu, jak to jest robione teraz, chyba że zostanie nam to udowodnione, że jest to potrzebne. Widzi pan, ja na przykład rozumiem to, że powinniśmy się izolować, ponieważ naukowcy pokazali nam, że to jest metoda na spłaszczenie tego koronawirusa i na oszczędzenie ilości ludzi, którzy mogą paść. Ja rozumiem to, że potrzeba się izolować, mając na uwadze lekarzy, pielęgniarki, służby medyczne, o których mamy obowiązek dbać. Ja nie rozumiem, dlaczego Sejm nie może pracować normalnie w sytuacji, kiedy normalnie mają pracować panie w sklepach, panowie w autobusach i co więcej, jeszcze ich obciążamy tym, żeby sprawdzali, ile jest ludzi i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy jednakże pracują. Skoro oni są narażani, to należy zrobić tak, aby narażani nie byli, a nie traktować posłów i posłanki jako święte krowy, które mogą nam dać system prawa, z którym sobie nie poradzimy później przez dekady, bo się znajdziemy w państwie totalitarnym, rządzonym nie przez osoby odpowiedzialne, a przez osoby, które po prostu bardzo lubią władzę. My mamy powtórkę po 10 latach z tego, co się stało 10 lat temu w Smoleńsku. Nie ląduje się, kiedy jest mgła,
Nie robi się wyborów, kiedy jest zaraza. I to jest oczywiste i takie proste. I jeśli ktoś ląduje w mgle i się niczego nie uczy, i rządzą władzy kierowany, organizuje wybory prezydenckie, to znaczy, że gotowy jest poświęcić każdą ilość zdrowia i życia ludzi tylko po to, żeby zagarnąć władzę. I posłanki, i posłowie muszą sobie z tego zdawać sprawę. Powtórzę, bo to bardzo mocne i mądre, myślę, pani słowa, nie ląduje się, kiedy jest mgła, nie robi się wyborów, kiedy jest epidemia. Ta straszna, bo retoryczna lista pytań, które pani przedstawiła, ja mam nadzieję, nie mam wielkiej wiary, że dojdzie do rządzących, ale przynajmniej do opozycji, że będzie naszym głosem publicznym w tej sprawie, że do nich przynajmniej dotrze. Dlatego też wszystkim nas oglądającym też po raz kolejny zresztą bardzo proszę, upubliczniajmy to, co pani profesor powiedziała i sami próbujmy wywierać nacisk na opozycję, na tych, którzy nas reprezentują, żeby przynajmniej powiedzieli głośno tę prawdę, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję również i życzę zdrowia. Proszę państwa, łączymy się teraz z panem Marcinem Samselem z Gdyni, który jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, także specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego, liderem takiego projektu edukacyjnego, który się nazywa EMSA, a także w pewnym sensie publicystą Obywatele News i na stronach Obywatele News, ale także na stronach tego projektu edukacyjnego EMSA. Pan Marcin Samsel niedawno opublikował kilka takich najbardziej podstawowych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób można by zwiększyć bezpieczeństwo osób zarażonych, ale także takich, które nie chciałyby być, jak chyba wszyscy, zarażone. Także jakby usprawnić procedury państwa, żeby te ryzyko zarażenia jak największej liczby ludzi zmniejszyć możliwie w największym stopniu. Panie Marcinie, no tu kilka dni temu pan napisał, że właśnie kluczem do tego, żeby poprawić skuteczność działania państwa, to jest szybka identyfikacja osób zarażonych, zarówno poprzez testy, jak i przez rozsądną weryfikację osób, które na przykład udają się do szpitala czy po pomoc do placówek medycznych. W międzyczasie rząd wprowadził no, przede wszystkim zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. Czy pan uważa, że to jest krok w dobrym kierunku, czy to faktycznie poprawi sytuację, czy to jest tylko zawracanie głowy? Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, ja wyznaję zasadę, że jakby to jest tylko jeden z elementów. Znaczy on by był słuszny i on jest pewnie właściwy patrząc po modelu przy tym, co obecnie dzieje się we Włoszech na przykład. Gdybyśmy wprowadzili dodatkowe elementy do całości tego systemu. System bezpieczeństwa zawsze musi składać się z kilku elementów, w tym również elementów kontrolnych. I samo po prostu ograniczenie, nawet wirusolodzy to mówią, no dzisiaj czytałem nawet taki bardzo ciekawy artykuł, właśnie pani wirusolog, pani profesor z Wielkiej Brytanii, w kwestii testów, ale też właśnie tego siedzenia w domu, zamykania jakby ludzi. To nie zadziała w 100%, ale inaczej, to w ogóle nie zadziała, jeżeli nie wykonamy kilku dodatkowych rzeczy. To są na przykład również szybkie testy. My dzisiaj wykonujemy testy takie długotrwałe, bo są dwa rodzaje testów. Testy długotrwałe, jak ja się dowiedziałem od wirusologów i epidemiologów i od tej masy już artykułów, które przesłuchuję. Pierwsze to są te długie testy, drugie to są szybkie testy, które masowo na przykład wykonywali Koreańczycy, wykonują je obecnie. To są szybkie testy, dają wynik bardzo szybko i one pokazują przede wszystkim nie wykrywają wirusa, ale wykrywają przeciwciała, które wytwarzają nasze organizmy, które tego wirusa teoretycznie same próbują zwalczyć w organizmie. Te przeciwciała u człowieka pojawiają się po około 5-7 dniach od zakażenia, czyli w momencie, kiedy wchłonęliśmy jakby wirusa, po 5-7 dniach nasz organizm wytwarza przeciwciała do obrony przed tym wirusem. I te szybkie testy to wykazują. Wynik ich jest bardzo szybko. I Koreańczycy to robią masowo, ponieważ oczywiście to są testy z dużą granicą błędów, ale to są tak zwane testy przesiewowe, nazywane tak przez
epidemiologów i wirusologów, które dają pewien obraz znaczenia. Dzisiaj mamy ten problem, że my takich szybkich testów nie robimy. Stąd co chwilę nam się trafiają na SOR-y do szpitali ludzi, którzy są chorzy. Dzisiaj w Gdyni zamknięto, ja mam dzisiaj dwie informacje z mojej Gdyni, w której mieszkam. Pierwsza to taka, że rano zamknięto nam SOR, ponieważ tam trafił gość, który po prostu nieodpowiedzialnie przyjechał i powiedział, że on ma wszystkie objawy koronawirusa i on go chyba ma. Więc SOR został zamknięty, trwa obecnie dezynfekcja, nie wiem, czy już go uruchomiono z powrotem, czy nie. Drugie to jest, wczoraj zamknięto część komisariatu w Gdyni Orłowie, ponieważ 9 policjantów z Wydziału Prewencji poszło na kwarantannę, dlatego że żołnierz WOT-u, który ich wspomagał, miał objawy koronawirusa. Dzisiaj potwierdzono, że faktycznie te objawy ma, znaczy, że jest chory. Czyli można powiedzieć, przepraszam, że chaos jest taki, że w sposób zupełnie bezsensowny zamknięto szpitalny oddział ratunkowy, bo przecież to jest SOR, prawda? To jest właśnie to miejsce, gdzie się najbardziej chorych ludzi przyjmuje, do wymagających nawet reanimacji, prawda? A z drugiej strony służba, która miałaby niby pomagać obywatelom chronić się przed wirusem, sama tym wirusem być może zaraża, tak? Więc to jest przykład jakiegoś zupełnego chaosu. Jak można uporządkować chaos, niech pan powie? No właśnie tak jak zrobili to Koreańczycy, czy Malezyjczycy, czy zrobiono to w Singapurze. Odwrócono procedurę medyczną, czyli nie przyjmowano, że ktoś przyjeżdża chory, na przykład z zawałem i się go bada i dopiero po i leczy się go na zawał, ale oczywiście nie weryfikuje, czy on jest chory na koronawirus, czy nie. Dopiero jak ma objawy, to się leczy. Tylko odwrotnie, tam przyjęto zasadę, że wszyscy są chorzy na koronawirusa, wszyscy są nosicielami, więc najpierw się bada, czy ma koronawirusa, czy nie. I dopiero później szybkim testem, oczywiście przesiewowym, jeżeli test przesiewowy, ten, o którym powiedziałem, ten szybki test da wynik pozytywny, pobiera się od niego wymaz na te testy długie, ale już się go umieszcza w takich szpitalach, jakby w takich izbach przejściowych. Tam się oczywiście podejmuje leczenie na te inne schorzenia, ale proszę zobaczyć, że to, o czym ja mówię, to jest wiele przypadków, również z pana profesji bardzo ciekawych do analizy, gdzie właśnie masę mamy takich przypadków w Polsce, gdzie na różnych oddziałach leczono ludzi, nie wiem, na oddziale płuc dzisiaj gdzieś słyszałem, na oddziale internistycznym, czyli badano, leczono tam ludzi dopiero po wykluczeniu wszystkich innych chorób, stwierdzono, że zrobią wynik badania na koronawirusa, tam się okazywało, że wynik jest pozytywny, no i mamy cały mechanizm wtedy wyłączenia kwarantan czy wyłączenia infekcji, odkażania oddziałów i tak dalej. Czyli to można powiedzieć, że ten najbardziej bolesny błąd polega na tym, że państwo nie zapewniło w odpowiednim czasie odpowiedniej ilości testów, tak? Po to, żeby identyfikować osoby, które są rzeczywiście zagrożeniem, a ponieważ tych testów nie mamy, ponieważ nie jesteśmy w stanie odróżnić w odpowiedniej skali osób zarażonych od niezarażonych, właściwie siłą rzeczy restrykcjami są objęci wszyscy, pewnie zupełnie niepotrzebnymi w tej siłą rzeczy. Dzisiaj informację, jaką uzyskałem od jednego z lekarzy, którzy zajmują się tymi kwestiami teraz zawodowo, powiedział mi, że w Polsce nie mamy tak zwanych właśnie tych szybkich testów przesiewowych. Czesi je kupili obecnie od Chińczyków i sprowadzili całą ich masę. W Polsce mamy dzisiaj według ministra Szumowskiego około 100 tysięcy testów plus zakontraktowane dalsze, ale to są te testy już wykrywające wirusa, a nie te przeciwciała, więc a na ten wynik trzeba czekać koło tych 8-10 godzin, jak to jest określone. Proszę policzyć jeszcze transport tego, pobranie wymazu, transport, a to już jest niewydolne, bo do mnie zgłaszają się ludzie, którzy dzisiaj na kwarantannie, kiedy zgłaszają się, mają kwarantannę, bo przebywali z osobami, które mają koronawirusa. W niektórych miejscach w Polsce czeka się w ogóle na 2 dni na przyjazd służb, w tym wojsko to wspomaga, na to, żeby ktoś w ogóle pobrał wymaz. Trzeba było kupić te testy po prostu, prawda? Bo też jak pan mówi w tej chwili, jeżeli minister Szumowski mówi, że jest 100 tysięcy testów, tylko że ponad 100 tysięcy osób jest na kwarantannie. Ja policzyłem, że około 150 tysięcy osób wczoraj jeszcze było na kwarantannie. Być może teraz już jest 200 tysięcy, więc nawet nie wszystkich osób, nie wszystkie osoby objęte kwarantanną można zbadać. To rozumiem, czyli po prostu cały czas będziemy żyli w niepewności, w chaosie informacyjnym i bez pewności, jak tak naprawdę dużo ludzi jest zarażonych koronawirusem, czy na przykład nie są to nasi sąsiedzi, tak? Albo koledzy z podwórka naszych dzieci.
Testy to nie jest wszystko. Do testów potrzebne są specjalistyczny sprzęt i potrzebne są odczynniki. Dzisiaj mam na przykład wiedzę tutaj z mojego regionu pomorskiego o kolejnych dwóch laboratoriach przygotowywanych do tego, gdzie mają, są nawet maszyny, ale jest problem z odczynnikami. Czyli czekamy, czy laboratoria, żeby zaczęło działać, laboratoria potrzebują odczynników. A z tym już jest problem na świecie. I teraz w momencie, ja cały czas to tłumaczę i również dziękuję wam, ja mam pretensje do rządu polskiego, że ktoś naprawdę 3 miesiące temu nie mógł przewidzieć, że takie rzeczy będą potrzebne. Ja bym powiedział, że przewidywanie nie jest najsilniejszą stroną obecnej ekipy rządzącej. Panie Marcinie, ja wprowadzę jeszcze jeden dodatkowy temat do naszej rozmowy, bo dzisiaj obywatele RP, stojąc pod parlamentem, zresztą w pewnym sensie naruszając przepisy tego stanu epidemii, prawda, bo który mamy zamiast stanu nadzwyczajnego, mamy stan epidemii, naruszając te przepisy, apelowali do opozycji, żeby wspólnie z PiS-em zawarła pewien pakt o nieagresji, po to, żeby cała klasa polityczna wzięła odpowiedzialność za wyjście z tego kryzysu, żeby zamiast, że tak powiem, kontynuować kampanię wyborczą i kopać się po kostkach w tej kampanii, to żeby, że tak powiem, wspólnie wziąć odpowiedzialność. Niech pan powie, no, politycy opozycji nie są teraz wojewodami, ministrami, szefami różnych urzędów, ale jednak czy mogliby odegrać jakąś rolę w przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa? Czy myśli pan, że politycy opozycji przydadzą się do takiego kryzysu? W kwestiach bezpieczeństwa obywateli, życia i zdrowia ludzi, opcje polityczne przestają mieć znaczenie. Znaczy, ja jestem strasznie krytyczny oczywiście wobec wyborów 10 maja, natomiast mnie w ogóle to przestało jakby interesować. Znaczy, ja wiem, że te wybory się nie odbędą, bo nie ma takiej możliwości, żeby dzisiaj partii rządzącej udało się zorganizować te wybory na przykład i otworzyć lokale wyborcze za granicą dla obywateli polskich. Panie Marcinie, ale mi chodzi, bo pan zwraca uwagę w swoich wcześniejszych publikacjach na chaos informacyjny. Mówi pan, że jedną z najważniejszych błędów rządu to było to, że jeden minister mówił rano coś innego, a inny minister po południu mówił coś trochę innego, tak? Albo sprzecznego w ogóle. Natomiast to trzeba pamiętać, że jeżeli ludzie zaczną tracić zaufanie do aparatu władzy, no to po to, żeby nie powstał już kompletny chaos, ktoś inny, kto może w sposób wiarygodny... Ja opieram się tylko na tym, co napisali między innymi Malezyjczycy o tym, jak zwalczyli koronawirusa, a oni mają doświadczenie z wcześniejszego wybuchu choroby SARS. Malezyjczycy napisali w jednym z raportów jedną rzecz. Polityka informacyjna to jest 50-60% sukcesu walki z takim zjawiskiem jak epidemia, jak wirus, ponieważ bez odpowiedniej polityki informacyjnej z obywatelami nic się nie da osiągnąć. Jedną z takich rzeczy, którą napisali, jest jej spójność i uczciwość. Aha. Czyli żeby obywatele współpracowali bardzo szeroko, ja zawsze to podkreślam podczas różnego rodzaju szkoleń, ludzie muszą znać prawdę. To nie jest tak, że my nie chcemy słyszeć o niebezpieczeństwie, że my się zaczynamy bać i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przeciwnie, my głupie decyzje podejmujemy z braku informacji, a w rodzących się podejrzeniach w naszym umyśle. Nie opieramy się wtedy na faktach. Więc polityka informacyjna, nawet jeżeli to są złe informacje, powinny być uczciwie przekazywane obywatelom. No dobrze, a jak pan oceni wiarygodność na przykład wojewody, który wyrzuca dyrektora szpitala za to, że ten powiedział, że szpital jest nieprzygotowany do walki z epidemią? To jak ludzie mają wierzyć takiemu dyrektorowi? To jest strzał w kolano, bo ludzie dobrze to zrozumieli. Ludzie to zrozumieli jasno i normalnie, w przeciwieństwie do tego, jak zrozumiał to pan wojewoda. Bo kiedy on wyrzucił tą pielęgniarkę, to sygnał jest jasny. Tak, szpital jest nieprzygotowany, tylko pan chce kłamać, nie chce pan mówić ludziom prawdy, że tak jest. I otrzymuje pan propagandę, że tak jest. I to jest najgorsza rzecz, którą można powiedzieć dzisiaj ludziom, że jest bezpiecznie. No nie jest, właśnie nie jest. No to powiedzmy uczciwie, nie jest bezpiecznie. Dlatego macie nie wychodzić na ulicę. Nie można dawać komuś sprzecznych sygnałów.
Jasne, ale na przykład popiera pan apel obywateli RP do opozycji, żeby włączyła się, zawarła jakiś kompromis, czy pakt o nieagresji z Prawem i Sprawiedliwością, żeby politycy opozycji, którzy mogą mieć w określonych rejonach Polski autorytet, prawda? I tam, gdzie wojewoda czy inny urzędnik państwowy stracił wiarygodność, że tego rodzaju, że tak powiem, wiedzę może rozpowszechniać wiarygodny polityk opozycji. Myśli pan, że to ma sens? Oczywiście, że tak. Znaczy, ja zachęcam Państwa, proszę zobaczyć, niech Pan sobie wybierze jakieś miasteczko, gminę, taką, którą gdzieś Pan kojarzy, proszę zajrzeć na stronę internetową tej gminy. Ja sprawdziłem tych stron 15, obserwuję je regularnie. Na 15 stron tylko jest jedna internetowa, w której widać, że gmina w miarę, że ten sztab kryzysowy w miarę coś wie. I teraz ja ewidentnie widzę, że te gminy nie mają, powiaty nie mają takiego naprawdę dobrego, merytorycznego wsparcia, zawodowego również, w kwestii tego zarządzania kryzysowego. Działają bardzo chaotycznie i po omacku. A to ci ludzie właśnie, to nie premier Morawiecki, to nie ten sztab kryzysowy centralny, to nie BBN, pracuje tam na dole w terenie. No tak, no to są lokalni posłowie, to są różne aparaty partyjne, prawda? Niejednokrotnie wójt jakiejś gminy, czy burmistrz jakiejś gminy, czy burmistrz miasta ma większe przełożenie na swoich obywateli niż naprawdę minister Szumowski w telewizji. Choćby przemawiał zarówno w TVP, w TVN24 czy Polsat News, on naprawdę będzie miał dużo mniejsze przełożenie niż wójt, który przejedzie się po tej gminie i opowie ludziom, co mają robić. Tylko że te gminy same nie wiedzą. To wynika z różnych względów. Z tego, że bardzo upolityczniliśmy pewne rzeczy, że brakuje fachowców, że nie było w Polsce, bezpieczeństwo nie jest i nie było dofinansowane. Służba zdrowia nie była, bezpieczeństwo tym bardziej. I to jest problem dla całej klasy politycznej, prawda? I to jest problem dla wszystkich ludzi, którzy mogą mieć właśnie na tym poziomie najniższym komunikowania się ludzi autorytet, tak? Czyli, nie wiem, ksiądz proboszcz, wójt, dyrektor domu kultury, dyrektor szkoły i polityk opozycji, prawda? To jest to. Panie Marcinie, no będziemy zmierzać do końca, bo też jakość połączenia trochę prowokuje, że tutaj się trudniej rozmawia, ale to na koniec zadam takie panu trochę inne pytanie, bo ja spróbowałem analizować te przepisy wprowadzone przez ministra zdrowia, co najzabawniejsze, chociaż dotyczą praw i wolności obywatelskich. No i jest taki przepis, który mówi, że jeżeli jest uroczystość religijna, na przykład pogrzeb, to nie może w niej uczestniczyć więcej niż 5 osób. To ja mam takie pytanie, czy pan to sprawdził, czy jeżeli jest nieboszczyk, to nieboszczyk się liczy do tych 5 osób, czy nie? Czy pan to jakoś próbował zweryfikować? Nie wiem, ja mam więcej takich różnych absurdów. Dzisiaj najpopularniejszy jest, kiedy do 3 gości pijących piwo gdzieś podchodzi 2 policjantów i zaczyna im wypisywać mandat. To jest ich 5, czy nadal 3? Za 5 jest wyższy mandat niż za 3, tak? A wie pan, ja miałem też dzisiaj taki problem, jechałem z kolegą taksówką i właściwie było nas 3, bo kierowca, tak? I czy to legalne, czy nielegalne? Podobno w taksówce nie. Nie mam dzisiaj sygnałów z Polski, że owszem, policjanci podchodzą, na przykład pytają się albo proszą, żeby się rozejść, natomiast nie zabraniają na przykład przechodzenia gdzieś pytania. Dzisiaj nie ma problemu, żebym wsiadł w samochód jak we Włoszech i pojechał zrobić zakupy z Gdyni do Wejherowa. Nie ma. No ja panu powiem, dzisiaj objechałem prawie całą Warszawę i może widziałem jeden patrol policji, a za to widziałem oczywiście pewną grupę policjantów przy manifestacji obywateli RP, przy tym właśnie apelu o jedność opozycji, o jedność klasy politycznej. Natomiast tak powiedziałbym, bo między blokami, między kamienicami patroli policyjnych ani wojskowych nie widać, więc wydaje się, że te wszystkie przepisy są trudne do egzekwowania i myślę, że za parę dni, jak ludzie się zorientują, że właśnie nikt nie sprawdza, co oni robią, to się okaże, że te wszystkie zakazy są właściwie nic nie warte. Ja jestem od zarządzania kryzysowego. Ja się nie martwię tym, co jest dzisiaj. Ja myślę w perspektywie tygodnia, 2, 3 miesiąca, 1,5 miesiąca, a może i dalej. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że kiedy wirus będzie się u nas rozwijał, to również systemem hiszpańskim czy włoskim system kontroli się po prostu nie sprawdzi. Jak na razie mamy ten problem, że wzrasta liczba osób na kwarantannie, a maleje liczba policjantów zdolnych do sprawdzania tego systemu, bo wręcz przechodzą właśnie do tej grupy
na kwarantannach. No właśnie, podwyższonego ryzyka albo wręcz stwierdzonych zakażeniem. A przecież policja ma również inne zadania, bo przestępczość nie przejmuje się koronawirusem, prawda? Wręcz przeciwnie, zdaje się, że przestępcy korzystają z okazji i w ogóle już powstały nowe rodzaje oszustw na, no właśnie, na sytuację kryzysową i różnego rodzaju czy medykamenty, czy inne środki zabezpieczające przed epidemią. Przestępczość nie śpi. No mamy wypadek ratownika medycznego ranionego nożem w Krakowie podczas transportowania właśnie osoby do szpitala zakaźnego. Więc no, tych służb naprawdę będzie potrzeba coraz więcej. Spora część służb została oddelegowanych do pilnowania granicy, tak jakby, jak kiedyś niedawno napisał Paweł Kasprzak właśnie, jaka jest różnica pomiędzy kimś wychodzącym z Biedronki, a kimś wychodzącym, przekraczającą granicę z Niemiec. No właśnie żadna, prawda, bo prawdopodobieństwo zakażenia jest mniej więcej podobne. Panie Marcinie, ale to już na razie bardzo panu dziękuję. Myślę, że będziemy się jeszcze wielokrotnie rozmawiać, bo nic nie wskazuje na to, żeby ten kryzys się dało rozwiązać w jakimś krótkim czasie, więc bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wszystkie uwagi, którymi pan się podzielił ze mną i z naszymi słuchaczami. Dziękuję panu bardzo. Do zobaczenia. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, połączymy się teraz z Brukselą. Będziemy rozmawiać z panem Bartoszem Lechem, który jest ekspertem w sprawach europejskich, a w szczególności w sprawach praw człowieka, doradza różnym instytucjom europejskim. Bartku, powiedz, jak w Europie widzi się to, co się dzieje w Polsce? Czy w ogóle ktoś zauważył, że w Polsce zostały wprowadzone dosyć drastyczne przepisy, dosyć drastyczne ograniczenia wolności i praw obywatelskich? W Polsce toczy się na ten temat bardzo ostra dyskusja. Czy to jest tak, że można rzeczywiście prawa obywatelskie ograniczać rozporządzeniem ministra zdrowia, podczas kiedy to są prawa zagwarantowane konstytucją? Czy politycy europejscy, politycy unijni zauważyli, że coś takiego się dzieje w Polsce i czy to jest jakoś komentowane? Znaczy jest komentowane w taki sposób, że dziś odbyło się posiedzenie specjalne Parlamentu Europejskiego i wielu eurodeputowanych wskazywało na problem zagrożenia wolności obywatelskich w całej Unii. Opublikowano nawet artykuł opinii View Observer w takim dużym portalu opinii w sprawach europejskich, gdzie eurodeputowani wskazują, że oprócz Węgier, gdzie to jest ewidentne, gdzie Viktor Orban próbuje nadużyć stanu nadzwyczajnego, aby zwiększyć swoją władzę i ograniczyć wolności obywatelskie, takie tendencje widać w niektórych krajach i Polska jest wymieniana jako jeden z tych krajów. Teraz jest pytanie, do jakiego stopnia wolności obywatelskie należy w takich przypadkach ograniczać. I prawda jest taka, że taką główną wolność, jak wolność zgromadzeń, zwłaszcza w kontekście politycznym, w którym obecnie żyjemy w Polsce, wprowadza się tylko czasowo i tylko pod kontrolą sądową. Tak, w przypadku takiego kryzysu sanitarnego i zdrowia publicznego, który mamy, pytanie jest, na ile sądy będą w stanie kontrolować tą władzę przy takich ograniczeniach. No, jakby nie da się uniknąć też konkluzji tutaj, że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. No, jeżeli ograniczamy wolności obywatelskie podczas kampanii wyborczej, no to wybory ewidentnie nie mogą się odbyć. Więc to są takie główne pytania. Jeden z ciekawych komentarzy, które przeczytałem dzisiaj, było to, że do czasu, i to była taka sugestia, do czasu, kiedy nie wiemy więcej o wirusie oraz nie wiemy tak naprawdę, czy te środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby są skuteczne, te prawa nie powinny być dalej ograniczane. Znaczy najpierw musimy przeczekać pewien moment, zobaczyć, z czym mamy do czynienia, dopóki zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia. Ale przecież takie dosyć drastyczne środki wprowadziły również inne państwa europejskie. Jeżeli dobrze pamiętam, to zakaz zgromadzeń powyżej 3 osób, zakaz spotkań powyżej 3 osób wprowadziły Niemcy i Francja. Czy tam też jest taka dyskusja, na ile to jest zgodne z prawem, bądź nie? Czy te państwa też trafiły na tą listę państw obserwowanych pod kątem ewentualnego łamania praw człowieka? Jeszcze nie ma takiej listy państw. To się wszystko dzieje w trakcie, jak rozmawiamy. Nadal trwa
trwają obrady Parlamentu Europejskiego. Nie wiadomo, jakie będą konkluzje z dzisiejszego wideo połączenia szefów państw i rządów, ale już wiadomo, że przez przecieki medialne przechodzi informacja, że szefowie państw i rządów powoli chcą wskazać na powrót do normalności całego kontynentu, dlatego że jak gdyby to nie służy ekonomicznie, to jest jedna strona tego. Natomiast my w Polsce jesteśmy w zupełnie innym kontekście. Jesteśmy w kontekście, w którym wolności obywatelskie są ograniczane przy planowanych wyborach na 10 maja. No nie można mieć tego i tego, to znaczy nie można ograniczać praw i wolności obywatelskich, a jednocześnie organizować wyborów, dlatego że one istnieją tylko i wyłącznie w kontekście wolności i praw obywatelskich. No niedopuszczalna jest sytuacja, w której ktoś zwołuje wybory i oczekuje, że będzie prowadzona kampania wyborcza, po czym zakazuje spotkań powyżej 2 osób. To jest nie tylko nielogiczne, ale dalece niemoralne i na pewno jest nadużycie praw człowieka, za co Polska na pewno będzie pociągnięta do odpowiedzialności. Pytanie tylko, na ile rząd sobie zdaje z tego sprawę. Aha. No ale właśnie sytuacja jest taka, że ze względu na przepisy jest tylko jeden kandydat, który może skutecznie prowadzić kampanię wyborczą, to jest urzędujący prezydent, prawda, bo jemu nie sposób ograniczyć jakiekolwiek prawa. Zwróciłbym też uwagę na ten wątek dotyczący kontroli sądowej wobec przepisów wprowadzanych naruszających dobro obywatelskie. No w Polsce taka kontrola sądowa odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego, co do którego chyba nikt nie ma wątpliwości, że przestał być obiektywnym trybunałem, jest jakimś politycznym ciałem, które wykonuje polityczne dyspozycje. Ale znowu, wracając do tych państw europejskich, które też wprowadziły różne ograniczenia, rozumiem, że wnioski ze spotkań ważnych polityków europejskich są takie, żeby jednak wrócić do normalności. Ale chciałem zapytać, bo jakby popatrzeć na mapę wyborów, bo też niektóre polskie gazety drukują informacje, w jakich państwach były planowane wybory i co się dzieje. A czy mógłbyś jakoś skomentować, bo ja powiedzmy nie śledziłem jeszcze, w jakim kraju te wybory zostały odwołane, a jeszcze nie, ale były różne, może nie tak ważne jak prezydenckie, ale są różne wybory municypalne, samorządowe, regionalne. Czy jak te państwa się zachowują? Czy jest taka raczej trend, że te wybory się odwołuje, czy jednak się podejmuje ryzyko wyborów w państwach Unii Europejskiej? Podejmuje się ryzyka. Prawie wszystkie z ostatnich danych, które widziałem, wybory zostały odwołane. Sztokholmski Instytut Demokracji i Wsparcia Wyborczego prowadzi taką statystykę. I ostatnią, którą widziałem, no to na świecie odwołano 16 zbliżających się wyborów. I należy się spodziewać, że inne także będą odwołane. Należy pamiętać, że wybory to jest wydarzenie publiczne. To jest wydarzenie, które ściąga w jedne miejsca miliony ludzi. No to jest nieprawdopodobne zagrożenie w tej chwili, a nie za bardzo dostępne są alternatywy. Jeśli chodzi o polski kontekst, no takie alternatywy jest też za późno. Znaczy oczywiście można teoretyzować na temat głosowania zdalnego, ale prawda jest taka, że głosowania zdalne wprowadza się na lata przed dniem wyborów. To jest niemożliwe, aby wprowadzić to na 10 maja. Rzeczywiście prezydent Francji Emmanuel Macron zdecydował się, aby zorganizować pierwszą turę wyborów lokalnych i niestety nie tylko politycznie na tym stracił, ale także stracili na tym ludzie, dlatego że spadła frekwencja wyborcza, dlatego że ludzie po prostu nie chcieli wychodzić i narażać się na utratę zdrowia. No nie można doprowadzić do takiej, nie można doprowadzać do takich sytuacji, w których człowiek, wyborca czy wyborczyni stają przed wyborem, czy wybierają ich zdrowie, czy obowiązek obywatelski. No. A więc, czy jest jakoś w Brukseli komentowane to, że prezydent Putin odwołał referendum dotyczące swoich prerogatyw? Czy na przykład to jest uznane za ustęp prezydenta Putina wobec wątpliwości konstytucyjnych co do tego referendum, czy to jest komentowane jako porażka z koronawirusem? Nie sądzę, że ktokolwiek w Brukseli zwraca swoje oczy, szukając rozwiązań demokratycznych na Moskwę. Natomiast to, co jest pewne, to to, że istnieje bardzo duża obawa na całym kontynencie, że różnego rodzaju tendencje antydemokratyczne będą się zwiększały. Tutaj bez dwóch zdań i Polska, i Węgry,
obecne rządy i Putin i Kaczyński pokazali, że no, mają za nic pewne zasady demokratyczne i istnieje oczywiście obawa, czy nie wykorzystają tego na rzecz własnego interesu. Ale może to już zostawmy. Chciałem tylko jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo w przeciwieństwie do mnie ty nie masz żadnej maseczki, prawda? Czy to znaczy, że nie ma takich przepisów obowiązujących, albo że rząd belgijski nie sugeruje obywatelom, że powinni stosować jakieś środki, czy to jest raczej przejaw twojego obywatelskiego nieposłuszeństwa w tej sprawie? Nie, no zdecydowanie nie. Jestem obecnie w domu, także nie wprowadzam zagrożenia dla nikogo innego, ale oczywiście jak wychodzę z domu, jak muszę wyjść po zakupy, to zakładam maseczkę. Zakładasz maseczkę. A ciekawe, jak większość mieszkańców Brukseli? Zdecydowanie, znaczy wiesz, no, muszę powiedzieć, że Bruksela nigdy nie była taka opustoszała. Zdaje się, że ostatni raz taki smutny widok jak puste miasto pamiętam z okresu zamachów terrorystycznych 4 lata temu i ta atmosfera jest niestety podobna. To się dzieje w całej Europie. Znaczy to jest pandemia ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia. Nie wygląda na to, żeby sytuacja miała się unormować w ciągu najbliższych 12 miesięcy, do momentu, kiedy wirus zostanie poważnie przebadany. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób jesteśmy w stanie obronić nasze demokracje i obronić nasze wolności obywatelskie w takiej specjalnej sytuacji. No. I tutaj niestety należałoby liczyć na rozsądek rządu. Tylko pytanie, czy na ten rozsądek w Polsce możemy liczyć. A jeszcze chciałbym zapytać o takie zdarzenia, bo ciekawe jest, że właśnie prezydent Putin o tyle się nie troszczy o bezpieczeństwo własnych obywateli, że wysłał 8 brygad Wojskowej Służby Zdrowia do pomocy Włochom. Z kolei do Hiszpanii, z tego co słyszałem, już przyjechali, czy są w drodze lekarze, pielęgniarki i personel medyczny z Kuby. Czy myślisz, że tego rodzaju gesty będą miały skutek w przyszłości polityczny, że na przykład, no już się teraz dyskutuje, czy to jest możliwe, że Włochy ze względu na to, że dostały pomoc medyczną od Rosji, tam też spodziewają się od Chin, z kolei Hiszpanii od Kuby, czy to będzie miało wpływ na politykę no, tych państw na przykład wobec sankcji wobec Rosji, czy wobec jakichś relacji europejskich z Kubą, czy myślisz, że to będzie, czy to jest zauważalne w tej chwili, nie chcę powiedzieć ryzyko, czy to argument do przyszłej polityki zagranicznej Europy? Czy tutaj może to mieć wpływ, twoim zdaniem? Znaczy, wiesz, no to jest na dzisiaj to jest trudno przewidzieć. To, co wiadomo na pewno, to, że państwa, które świadczą w tej chwili pomoc, tak jak wspomniałeś, czyli Chiny, czy na przykład Kuba, czy kilka brygad z Rosji, chociaż te kilka brygad z Rosji jest anegdotyczne w porównaniu z tym, co robią Chińczycy i należy oczywiście być za to im wdzięcznym. Ale no, pamiętajmy o tym, że te rządy działają w pewnych kontekstach, to znaczy u nich demokracja i ich opinia publiczna nie ma aż takiego wpływu na ich działania. To jest trochę inaczej niż w demokracjach, gdzie taki gest mógłby być widziany jako, nie wiem, to przesuwanie zasobów na rzecz obywateli innych państw. Tak? Z drugiej strony też musimy brać pod uwagę to, że Europa jest coraz mniejsza, tak? Jeśli chodzi o populację, jeśli chodzi o ekonomię. I teraz jest pytanie, na ile ten wirus to pogłębi. Tak? Interesującą analizą, którą widziałem niedawno, jest też to, że jednym z największych producentów materiałów medycznych są właśnie Chiny. No i teraz jest pytanie, jak to wpłynie na naszą ekonomię i na nasze układy międzynarodowe, handlowe. Oczywiście, że to wpłynie na politykę, tylko jest pytanie, w jaki sposób, czy będziemy w stanie nadal być niezależni. To, co jest jasne już teraz, to, że żadne państwo wewnątrz Unii Europejskiej nie jest sobie w stanie z tą sytuacją poradzić samo. Znaczy bez Unii nie będzie żadnej odpowiedzi. Jeżeli państwa członkowskie, jeżeli rządy krajowe nie będą w stanie dogadać się między sobą, no to sami niczego nie znaczymy. Jesteśmy już wszyscy za mali. Nie, no to jasne, że każde państwo samodzielne będzie co najwyżej petentem wobec Chin, Rosji czy Stanów Zjednoczonych, a Unia Europejska jeszcze ma
jakąś, że tak powiem, siłę negocjacyjną. Czy po tym aktualnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego można się spodziewać, że może dojść do jakiejś ogólnej wykładni dotyczącej tego, na ile można poświęcić prawa człowieka w walce z koronawirusem, w walce z epidemią? Czy może się dojść jakichś instrukcji dla rządów państw, no bo być może jeszcze nie wiążących uchwał, prawda, czy dyrektyw, ale że jakieś instrukcje, żeby jednak pewnych granic nie przekraczać. Czy to jest twoim zdaniem możliwe, czy możemy oczekiwać tego rodzaju dokumentu? No na dziś obawiam się, że pełne skupienie jest na ekonomii, na ratowaniu jej. Niestety w takich czasach wolności obywatelskie schodzą na dalszy plan. Niesłusznie zresztą, bo wszyscy powinniśmy dbać o to, bo ekonomia też bez wolności obywatelskich nie będzie istnieć. To oczywiste, bez kreatywności wolnych ludzi, że tak powiem, rozwój się spowalnia oczywiście. No dobrze, bardzo ci dziękuję. Trochę mnie niepokoi, że nie masz maski, ale jak mówisz, że jak wychodzisz na dwór, to ją wkładasz, to się jednocześnie uspokajam. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że jeszcze będziemy parę razy rozmawiać, bo w trakcie tego kryzysu niewątpliwie będzie bardzo ciekawie jest słychać o tym, jak to widać ze stolicy Europy, no, którą jednak jest Bruksela. Będę przesyłał informacje, jak tylko je będę miał, i dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. To chyba wszystko w dzisiejszym wydaniu tego bardzo dziwnego dnia. Jak na początku naszego programu powiedział Jacek Rakowiecki, to być może jego najdziwniejszy dzień w jego życiu. Ja mam podobne wrażenie. Myślę, że będziemy musieli kontynuować wszystkie wątki, które tutaj zasygnalizowaliśmy o prawa człowieka, o skutkach ekonomicznych epidemii koronawirusa, ale na razie chyba ze wszystkich źródeł zebraliśmy informacje i nic więcej już Państwu nie będziemy mogli ciekawego przekazać. W związku z tym dziękuję Państwu bardzo i życzę miłego odpoczynku. Do widzenia.